dyskusje akademickie, tak powiem, i bardzo szczegółowe, czy jest wyłącznie, czy nie jest wyłącznie. I powiem szczerze, że mnie najbardziej przekonują nie trzy opinie prawne, drodzy Państwo, przygotowane dla Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie pani profesor Elżbiety Hojnej-Duch, która mówi, że nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby Fundusz Sprawiedliwości mógł finansować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie będę odwoływał się do opinii pana profesora Witolda Modzelewskiego z Instytutu Studiów Podatkowych i tak samo wskazuje, że w ramach jednostek budżetowych te finansowanie może być realizowane. Jest także opinia prawna pana profesora Krzysztofa Wiaka z panią dr Zuzanną Gądzik, która także potwierdza możliwość finansowania zakupu na rzecz zwalczania wykrywania przestępczości, czyli realizacji zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tym zakresie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie wykrywania zadań realizowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ale drodzy Państwo, najbardziej mnie przekonuje opinia Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, zamówiona na zlecenie pana Kwiatkowskiego i wydana 26 marca 2018 roku, podpisana przez wicedyrektor tegoż departamentu, która, drodzy Państwo, pozwolą, że przytoczę jej fragment. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że zakres zadań, które mogą być finansowane ze środków funduszu, został określony w sposób szeroki. Mogą to być m.in. zadania związane z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Zadania te są wykonywane przez jednostki sektora finansów publicznych. Nie ulega wątpliwości, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest taką jednostką. A wykonywane przez nie zadania mieszczą się we wskazanym zakresie w tym artykule 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. I jednoznaczne potwierdzenie tej tezy daje nawet pobieżna analiza, drodzy Państwo. Jednoznaczne potwierdzenie tej tezy daje nawet pobieżna analiza ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Argumentów do zakwestionowania legalności finansowania ze środków funduszu nie daje także, i tu proszę słuchać, bo pan minister Kwiatkowski publicznie potem mówił co innego. Znaczy częściowo mówił, dzisiaj mówił co innego, a wtedy mówił, zaraz Państwu pokażę co. Nie daje także treść artykułu 4 ust. 1 ustawy o CBA, zgodnie z którym działalność biura jest finansowana z budżetu państwa. Przepis ten wskazuje, uwaga, jedynie źródło finansowania działalności. Jego znaczenie nie polega więc na tym, że wyłącza on możliwość finansowania tej działalności z innych źródeł. Jeszcze raz. Znaczenie tego przepisu nie polega, że wyłącza on możliwość finansowania działalności CBA z innych źródeł. Jeżeli z innych niż ustawa o CBA ustaw wynikałaby możliwość finansowania działalności tej służby, na przykład ze środków funduszu celowego, to byłoby to dopuszczalne. Najwyższa Izba Kontroli pod kierownictwem pana Kwiatkowskiego, pani dyrektor Biura Orzecznictwa, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. Byłoby to dopuszczalne i pozwolą Państwo dalej. Wyłączne. Proszę. Na nie dłużej niż pan Kwiatkowski. Kończę to i już będą Państwo, oczywiście będą Państwo dyspozycji. Byłoby to dopuszczalne. Bez znaczenia, drodzy Państwo, jest zatem okoliczność, że środki Funduszu Sprawiedliwości nie są środkami bezpośrednio budżetowymi. Wobec tego odpowiedź na dwa pierwsze pytania postawione przez Departament Porządku jest zatem taka, że chociaż środki z Funduszu Sprawiedliwości nie są środkami budżetowymi w tej tezie postawione, to wcale nie oznacza, że z tych środków nie może być finansowana działalność CBA. Odpowiadając na te pytania, należy wskazać, że jeżeli ze środków Funduszu Sprawiedliwości miałaby być finansowana działalność spełniająca warunki określone w artykule 4 ustawy o CBA, czyli tam, gdzie jest to finansowanie z budżetu państwa, gdzie pan Kwiatkowski odnalazł słowo wyłącznie, to musiałoby się to odbywać na zasadach określonych dla tych wydatków. I drodzy Państwo, pozwolą, już zmierzam pani przewodnicząca, proszę o chwilkę cierpliwości do końca, pozwolą Państwo, że mam tutaj przygotowane jeszcze jedno krótkie, myślę, wskazanie, które Państwa zaciekawi, a mianowicie pan poseł Ryszard Wilczyński pan Kwiatkowski pytał, czy w kontekście
kontekście Funduszu Sprawiedliwości Społecznej będziemy kierować zawiadomienie do prokuratury. Szanowni Państwo, w tej sprawie nie będziemy kierować zawiadomienia do prokuratury. Dlaczego? Ponieważ nie było naruszone kryterium legalności, a ono jest podstawą do ewentualnego wniosku w tym zakresie. A dlaczego nie było naruszone kryterium legalności? Ponieważ w 2017 roku nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego rozszerzyła katalog działań, które mogą być finansowane z tego funduszu. Drodzy Państwo, to jest wypowiedź na posiedzeniu Sejmu. Już Państwu powiem dokładnie. To jest niepełna wypowiedź, także warto by ją było, jeżeli już puszczać, to puszczać ją w pełnym kontekście i dokończając. Wziąłem stenogram z tego posiedzenia, mogę całość odczytać, jeżeli Pani Przewodnicząca mi przekaże więcej czasu. Otóż jest to stenogram z tego posiedzenia, tu mam zaznaczoną całą wypowiedź, mogę całą odczytać. Pan poseł Wilczyński pytał, także w kontekście tego zakupu, czyli przeciwdziałania przestępczości, a pan Kwiatkowski jednoznacznie odpowiedział, mając wiedzę, że jego dyrektorka, wybitna prawnik, doktor prawa, wskazała, że teza, którą on stawia, mianowicie o wyłączności finansowania, jest tezą nieprawdziwą, mając tą wiedzę, w przestrzeni publicznej na użytek polityki realizował chucpę polityczną. Realizował, okłamywał opinię publiczną wręcz, wmawiając opinii publicznej, że doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawa. I chcę bardzo mocno podkreślić, podstawą prawną przekazania dotacji dla CBA jest kodeks karny wykonawczy, czyli podstawa ustawowa w tym zakresie dosyć jednoznaczna. I drodzy Państwo, tam nie będę cytował pisma Ministerstwa Finansów, bo dla Państwa pewnie to nie będzie istotne, skoro to był pisowski minister, prawda, więc pominę, ale 31 października 2018 taka zasadność była potwierdzona. Cały szereg tych zasadności, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, ważną sprawę. Dlaczego kodeks karny wykonawczy, ten artykuł 43, może stanowić samoistną podstawę? Bo dzisiaj też słyszałem te tezy ze strony pana Kwiatkowskiego, ale też szerzej wszystkich innych, że on absolutnie, musiałoby to być wpisane w ustawach pragmatycznych. Czyli żeby CBA otrzymało dotację z Funduszu Sprawiedliwości, w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym powinien być odpowiedni artykuł, przepis, który umożliwiałby przekazanie tej dotacji. Otóż jest to teza nieprawdziwa. Dlaczego jest to teza nieprawdziwa? Otóż w systemie prawnym, szanowni państwo, są znane przypadki, w których Fundusz Sprawiedliwości czy inne fundusze celowe dotują inne jednostki z sektora finansów publicznych na podstawie przepisu, który nie jest w ustawie pragmatycznej, bo identyczny przepis, to też jest istotne, taki jak ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym związanym z tym, że jest finansowany z budżetu państwa, co jest dla każdego oczywiste, nie ma tam słowa wyłącznie. Identyczny przepis ma oczywiście policja, ma Służba Ochrony Państwa, ma Straż Graniczna, ma ABW, ma Agencja Wywiadu, ma też Służba Więzienna chociażby. I dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że szanowni państwo, w uzasadnieniu, czyli odwołuję się teraz do racjonalnego ustawodawcy, do wprowadzenia w kodeksie karnym wykonawczym możliwości finansowania jednostek sektora finansów publicznych, Wysoka Komisjo, w uzasadnieniu tego przepisu konkretnego, dlaczego te jednostki mają tą pomoc realizować, jest wprost wskazane zakup sprzętu dla jednostek sektora finansów publicznych, na przykład policji. To jest w uzasadnieniu, to jest ratio legis, można sobie to dokładnie przeczytać. Czyli ustawodawca, wprowadzając ten przepis, zakładał, że to będzie samoistna podstawa do takiego przekazania, ale też chcę zwrócić uwagę na systemowy jeden przykład, a mianowicie ustawa o Służbie Więziennej nie przewiduje tego, że ma być Służba Więzienna finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, ani też nie przewiduje tego, że Służba Więzienna ma być, i też ma dokładnie ten sam zapis, czyli Służba Więzienna jest finansowana z budżetu państwa. Nie ma słowa wyłącznie, tak jak mówiliście opinii publicznej. Nie przewiduje tak samo finansowania ze Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych zakładów pracy, przedsiębiorstw więziennych, ale Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych w skrócie. A mimo tego, że w ustawie pragmatycznej ustawy o służbie więziennej nie ma przepisu, który umożliwiałby te dotacje z funduszy celowych, czyli systemowo, to i tak te dotacje są możliwe i są realizowane i wynikają one z innych ustaw. W przypadku FAZ-u jest to ustawa o zatrudnianiu więźniów bodajże, jeśli się nie mylę, czy jakaś, któraś z tych
ustaw. W związku z tym, drodzy Państwo, nie ma tu najmniejszej wątpliwości. I odniosę się jeszcze, bo Państwo pewnie będą o to pytać, o działania Rzecznika Dyscypliny Finansów, bo tutaj powstały znaki zapytania, jak tą nową, systemową sprawę, jak do niej podejść, wtedy, kiedy jeszcze nie rozpędziliście takiej hucpy politycznej. I wówczas w pierwszej instancji rzecznik uznał, że nie ma najmniejszego z tym kłopotu, bo rzeczywiście w kodeksie karnym wykonawczym artykuł 43 jest podstawą samoistną. Natomiast w drugiej instancji rzecznik uznał, że wolałby, żeby ta podstawa nie była podstawą samoistną, ale jedyne, co wskazał, to to, że w planie funduszu dotacja była w części inne działania odnosząca się do paragrafu 4, czyli to, co Państwu cytowałem, do przeciwdziałania przestępczości, a wolałby, żeby było wprost wpisane w planie finansowym nie ten bezpośrednio paragraf 4, ale uszczegółowione, nie wiem, dotacja dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co oczywiście w przyszłości być może będzie poprawione. Podsumowując, drodzy Państwo, uważam, że mamy do czynienia po prostu z hucpą polityczną i ze kilkoma tezami, tyle razy powtórzonymi opinii publicznej, że Państwo, Polacy zaczęli wierzyć w jakiś system masowej inwigilacji. A taki system masowej inwigilacji nie istnieje, chyba że ktoś, nie wiem, na Google'a czy Facebooka patrzy. Kontrola operacyjna w Polsce jest zawsze zgodnie z prawem, po decyzji sądu. Fundusz Sprawiedliwości mógł finansować działania związane ze zwalczaniem przestępczości przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W ustawie systemowej nie ma słowa wyłącznie, a w systemie prawnym są dopuszczalne tego działania i przypadki. A cała reszta, no jak mówię, patrząc na to, co się dzieje, łącznie z zabraniem mi moich notatek na dzisiejsze spotkanie i posiedzenie, to jest wyłącznie hucpa polityczna, która ma służyć odwróceniu uwagi opinii publicznej. Te przesłuchania od blamażu komisji przy poprzednim przesłuchaniu, ale ogólnie od 100 konkretów czy 100 kłamstw Tuska i od tych wszystkich złych rzeczy, które w Polsce robicie. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, wysoka komisja. Jestem do pełnej dyspozycji. Wobec niego odbierane są podstawowe prawa, obowiązki i tak dalej. Tak jak Państwo widzicie, że żona, pan minister, dzieciaki, to są osoby, które również mają uczucia. To również jest taki obraz, który jest obrazem bestialstwa. Wobec osoby, która jest ciężko chora onkologicznie, stosuje się metody, które są absolutnie niedopuszczalne i absolutnie nie ma na to zgody. Ja oczywiście będę wspierał pana ministra, tak samo jak i wszystkich tych, których dotknie łamanie prawa pana ministra Adama Bodnara. Ma pan informację, skąd Zbigniew Ziobro wczoraj wrócił? Nie, nie mam takiej informacji. A skąd ten dwugłos suwerennej Polsce? Wczoraj Patryk Jaki mówił, że pan Ziobro przebywa za granicą, a 10 minut później mówił do dziennikarzy. Stanie się pani moim ulubionym dziennikarzem, bo jak pani się słucha stanowisko pana ministra i też jeszcze bliżej, jakby pani mogła ten telefon, na przykład 5 cm od twarzy, byłoby wygodniej, to by pani doskonale wiedziała, że to wszystko ma ciąg logiczny. Mianowicie pan minister częściowe leczenie odbywa w Polsce, a częściowe odbywa za granicą. I te leczenie zostało przerwane, ale też nie czuję się na siłach ani w obowiązku, żeby informować państwa, bo nie mam wystarczającej wiedzy, a mogę po prostu dezinformować, a to by było nie w porządku wobec mediów. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Flagę proszę poprawić. A dziękuję. Monako? Odwrota, Monako. Strasznie drogi kraj, nie opłaca. Przejeżdżałem, rachunek taki przyszedł. Jest z faktu, że w 2021 roku, w momencie, kiedy wojna za naszymi wschodnią granicą toczyła Rosja z Ukrainą, nie mieliśmy już możliwości korzystania z takiego systemu? Czy równie dumny jest pan z tego? To znaczy, uważa pani, że powinniśmy wtedy zakupić kolejny system, nie, czy zakupiliśmy? Ja takiej wiedzy czy nie mam. Widzi pan w sobie, widzi pan w decyzjach podejmowanych przez ówcześnie rządzących błędy, które doprowadziły do tej sytuacji, że z tego systemu nie mogliśmy dalej korzystać, jeżeli w państwa ocenie był on stosowany legalnie. A do tego wrócimy. Ja widzę gigantyczne błędy, pani przewodnicząca. Rozumiem, że to pytanie mogę odpowiedzieć. Tak. Widzę gigantyczne błędy po stronie ówczesnej opozycji, która wywołała harmider i chuspę polityczną związaną z tym systemem na własną użytek polityczny, co w sposób oczywisty było wykorzystane przez polonofobiczny rząd Lapida w tamtym czasie rządzący w Izraelu.
Dobra. Uważam, że jest to wina opolskiej opozycji i tej chustki politycznej, którą państwo wyrabiali wtedy. Okej, okay, czyli... pani chyba wtedy wszyscy nie, winni dookoła, oprócz państwa. Okej, okay. Pani wtedy była w naszym obozie. W jakim okresie sprawował pan funkcję wiceministra sprawiedliwości? Wiceministrem sprawiedliwości zostałem w czerwcu 2017 roku. Przestałem nim być na początku w marcu zdaje się, albo później 2018 roku. Następnie byłem wicemarszałkiem województwa śląskiego, a później wróciłem do rządu jako członek Rady Ministrów już w 2019 roku. I tylko w tym okresie, czyli w 2017-2018 roku zajmowałem się Funduszem Sprawiedliwości. W żadnym innym okresie nie nadzorowałem działań związanych z Funduszem Sprawiedliwości. I wtedy nadzorował pan ten fundusz jako dysponent? Odpowiedziałem na to pytanie. Jako dysponent. Panie pośle, czy kiedy dowiedział się pan pierwszy raz i kiedy podpisywał pan pierwsze dokumenty dotyczące zakupu systemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne? Zadała pani pytanie, kiedy pan się dowiedział, kiedy pan podpisywał dokumenty? Znaczy, no, kiedy pan się dowiedział? Się, że podpisałem kiedy pan dokumenty? Się dowiedział o tym systemie? O systemie do inwigilacji, o tym, że ma on zostać zakupiony w taki sposób? Znaczy, pani przewodnicząca. Z kim pan koresponduje tam? Pani przewodnicząca, bardzo ja bym apelował, żeby świadek nie posługiwał panowie, się. Bardzo proszę. Tak. Zapraszam do żony, proszę, mogę pokazać. Nie, no proszę odłożyć to urządzenie końcowe. Ale niech się pan nie denerwuje, panie członku, no. Naprawdę. To znaczy tak, znaczy o funkcjonowaniu systemu do kontroli operacyjnej polegającej na dostępie do urządzenia, teleinformatycznego urządzenia końcowego, no to, że takie systemy funkcjonują, no to zdaje się, że każdy z nas po prostu z wiedzy powszechnej wie i jest tego świadomy. Mhm. Jeżeli pani przewodnicząca pyta o konkretny system typu Pegasus, no to ja o tym, że coś takiego jak Pegasus, o nazwie Pegasus funkcjonuje, dowiedziałem się z prasy w roku 20 albo 21, wtedy kiedy Wyborcza odgrzała ten kotlet w roku 19. System o nazwie Pegasus, tak. Bo w Polsce, jeszcze raz powtórzę, nazwa Pegasus nie funkcjonowała. Dobrze, a kiedy pan podpisał pierwsze dokumenty dotyczące zakupu środka techniki specjalnej i przelania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? Akta postępowania nie są odtajnione, w związku z tym ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie naruszając tajemnicy państwowej i nie narażając siebie na odpowiedzialność na to pytanie. Jak będą odtajnione akta tego postępowania, są do pełnej dyspozycji. Rozumiem, że tyczy się to postępowania i uchyla się pan od odpowiedzi na pytanie w związku z toczącym się... Nie bardzo bym się chciał, pani przewodnicząca, odpowiedzieć na to pytanie, no ale no, akta nie są jawne. Pani pyta, kiedy podpisałem dokument. Tak, jest to fakta, którymi komisja może dysponować. Kiedy? Nie, one nie są utajnione, te akta. Ja mam wiedzę, że są. Mnie nikt nie poinformował, że nie są, więc może mnie pani przewodnicząca, nie wiem, okazać no to, mi to. Szkoda, to będę ponieważ stanie... no, powinien pan o tym wiedzieć. Rozumiem, a dlaczego? Że uchyla jakim się prawem pan... nie? Jakim prawem, pani przewodnicząca, ja mam wiedzieć o tym, że obecny minister sprawiedliwości coś ujawnił albo ale tajnił. Ale mówimy o postępowaniu, pani przewodnicząca mnie przecież nie poinformowała objęte, o tym. Mówimy o postępowaniu, które nie było objęte klauzulą tajności jakąkolwiek. Nie, to pani przewodnicząca się myli według mojej wiedzy. Według mojej chociażby wiedzy. Dokumentów, które zaprezentował pan senator Kwiatkowski. Pan senator Kwiatkowski zaprezentował dokumenty, które nie dotyczyły zakupu, tylko późniejszego rozliczenia, które są objęte pytam tajemnicą. Pytam pana o podpisane pierwsze dokumenty pani, że odpowiem, dotyczące pani przekazania odpowiadać pani środków, bo nie zrozumiał pan pytania. Chodziło mi o dokumenty, które odpowiedzi. Podpisał pan, a dotyczyły przekazania przez Fundusz Sprawiedliwości środków dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To informuję panią, że według mojej wiedzy akurat te dokumenty są objęte klauzulą niejawną. Dokumenty, które pokazywał pan Kwiatkowski, to są inne dokumenty. Chyba że jakieś są odtajnione, to proszę o mi okazanie. Jeżeli będę miał pewność, że są jawne, będę mógł o nich mówić. Nie namówi mnie pani, żebym naraził się na to, żeby prokuratura Bodnara postawiła mi zarzuty za ujawnienie tajemnicy państwowej. Dobrze, to rozumiem, że odpowiedź co do tych dokumentów objętych klauzulą będziemy zadawali na posiedzeniu zamkniętym i wtedy pan nie zasłoni się niepamięcią. Rozumiem, a że ja się nie zasłoniłem pan niepamięcią, pani przewodnicząca. Ani razu nie użyłem okresu... pani. Proszę nie wmawiać mi, pani przewodnicząca, bo to jest bardzo nieprofesjonalne. Słów, których nie wypowiedziałem. Możemy odtworzyć, ani razu nie powiedziałem czegokolwiek o niepamięci. Czyli rozumiem, że nie jest pan w stanie określić momentu, w którym pierwsze dyskusje rozpoczęły się w Ministerstwie Sprawiedliwości na temat przekazania środków do, zgodnie z artykułem 43 Kodeksu Wykonawczego Karnego,
to są przecież informacje jawne, no musieliście państwo o tym rozmawiać, tym bardziej, że na dokumentach, które skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości ówczesny szef CBA, mówił o tym, że po wcześniejszych ustaleniach. Pani przewodnicząca mnie nie pytała o jakieś rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości, które toczyły się wcześniej, proszę precyzyjnie zadać pytanie, tylko pani mnie pytała o moment podpisania dokumentów, które w mojej ocenie są niejawne. Natomiast jeżeli pani przewodnicząca modyfikuje swoje pytanie, jak rozumiem, kolejne już zadaje. To kolejne, i pyta, przechodzimy dalej, i pyta, tak, panie pośle, proszę o okay, i pyta o to, kiedy rozmawiano, no to mogę powiedzieć, że wielokrotnie w Ministerstwie Sprawiedliwości był omawiany temat związany z tym, że państwo polskie nie ma możliwości zwalczania przestępczości, jeżeli przestępca korzysta chociażby z WhatsAppa albo przechodzi na Signal albo jakieś inne komunikatory, czyli nie porozumiewa się tradycyjnymi środkami porozumiewania, czy nie dzwoni, czy nie wysyła SMS-ów, bo na te techniki operacyjne służby, te, które mają tą możliwość, policja, CBA, ABW, AW i tak dalej, mogły realizować te zadania, natomiast nie mogły, o czym mówiłem w wstępie, nie mogły dowiadywać się o treści wysyłanych, bardzo często treści przestępczych, wysyłanych przez komunikatory, pani przewodnicząca, już mówię, wysyłanych przez komunikatory, które znajdowały się na teleinformatycznych urządzeniach końcowych, czyli na smartfonach. Natomiast na pewno działo się to. Znaczy ja wiedziałem, w Ministerstwie Sprawiedliwości była powszechna informacja taka, że Pegasus Tuska upadł w 2015 roku i CBA już się nim nie posługuje od 2015, a posługiwało się znakomicie między 12 a 15 ze znacznie rozbudowanymi funkcjami w stosunku do Pegasusa, chociażby mógł modyfikować treść, czego jak wiemy Pegasus w żaden sposób nie mógł robić. I była powszechna informacja taka, że w tym zakresie, odkąd w 2015 roku sprawy związane z systemem Galileo, czyli tym systemem włoskiej firmy Hacking Team. Ale skąd pan, zostały... z kim pan rozmawiał? No odpowiadam pani przewodnicząca. No to odpowiadam. Opowiada teraz o systemie. Nie, odpowiadam pani, że była powszechna informacja, odkąd przyszliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości o tym. Ale powszechna, czyli z kim pan rozmawiał i kiedy? No z ministrem sprawiedliwości, chociażby prokuratorem generalnym, ministrem Ziobro. Oczywiście. Rozumiem, że decyzję o przekazaniu środków podejmował pan czy pan minister Ziobro? Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jest objęte aktami niejawnymi, odpowiem na postępowaniu zamkniętym. Nie jest objęte, ponieważ została ta klauzula ściągnięta z tych dokumentów i one są publicznie dostępne. Pan tutaj wielokrotnie o publicznych informacjach Który dokument, pani przewodnicząca? Zaraz go odszukamy. Proszę okazać, bardzo to będę poproszę, odnosił się do konkretnego bardzo dokumentu. Bardzo poproszę o odszukanie takiego dokumentu. Rozumiem, że ze Zbigniewem Ziobro pan rozmawiał. Czy jeszcze ktoś uczestniczył w tych rozmowach? Wielokrotnie ze Zbigniewem Ziobro rozmawiałem, bo narzekał na to, pani przewodnicząca, że... Czy jeszcze ktoś uczestniczył w tych rozmowach? No ja pamiętam rozmowę ze Zbigniewem Ziobro, który wielokrotnie smucił się, żalił, bo miał tą determinację, żeby zwalczać przestępczość, że służby mu podległe, związane właśnie służby prokuratorskie, natrafiają na ścianę w zwalczaniu przestępczości. Pamiętam, że dotyczyło to chociażby zwalczania dopalaczy, człowieka od dopalaczy, który później wydał wyrok na Zbigniewa Ziobro, o czym też państwo wiedzą. I pamiętam, że rzeczywiście no, powszechną wiedzą, odkąd przyszliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości, było to, że państwo polskie jest głuche i ślepe na przestępczość realizowaną za pomocą aplikacji, komunikatorów typu WhatsApp i tak dalej, czyli szyfrowanych komunikatorów, a przestępcy, pewnie też o tym wiedzieli, posługiwali się środkami techniki dalej idącymi. Czyli ja nie jestem w stanie, pani przewodnicząca, powiedzieć, że rozmawiałem o tym 16 listopada 2015 roku, a potem 8 lutego 2016-17, tylko odpowiadam pani przewodniczącej, że wiedzą powszechną i wątkiem często pojawiającym się w rozmowach z moim szefem, było to, że rzeczywiście państwo polskie takiego systemu po prostu nie ma, przez co jest krok za przestępcami i co powoduje, że jest nieskuteczne zwalczaniu tej skrajnej przestępczości, a odnoszące się do bardzo poważnych spraw, jak przytaczałem na początku, przecież 12 zabójstw, co najmniej przestępstwa terrorystyczne czy szpiegowskie. A czy jakakolwiek inna służba specjalna zwracała się do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Funduszu Sprawiedliwości o dotacje na zakup środków techniki operacyjnej? Nic mi o tym nie wiadomo. A czy słyszał pan o tym, że środki techniki operacyjnej finansowane są z funduszu operacyjnego? No to jest pewien standard, tak, że fundusz operacyjny może nabywać środki, ale też może korzystać z funduszu
celowego, do tego przeznaczonego. Jeżeli ktoś by się zwrócił, na przykład policja czy inne służby, o taką dotację, no to pewnie na podstawie artykułu 43 Kodeksu karnego wykonawczego. A słyszał pan kiedykolwiek, żeby jakakolwiek inna służba zwracała się w takim trybie o to, aby zakupić środki techniki specjalnej? Pani przewodnicząca, ja byłem wiceministrem sprawiedliwości, jestem posłem, nigdy nie pracowałem w żadnych służbach i nie znam tak szczegółowo, poza tym, co publicznie wszyscy wiemy, moja wiedza jest zbliżona. Tym bardziej, że istnieje moja wiedza procedura zbliżona zakupu, do wiedzy pani przewodniczącej. Moja wiedza jest legalna. Zbliżona do wiedzy pani przewodniczącej i to jest odpowiedź na to pytanie. Czyli nie za pana czasów żadna inna służba specjalna w Polsce nie zwróciła się z taką prośbą jak Centralne Biuro Antykorupcyjne? Według mojej wiedzy do moich rąk nie dotarł żaden wniosek, który byłby wnioskiem jawnym, a o części niejawnej porozmawiamy pewnie na części niejawnej, w którym byłby zawarty wniosek o udzielenie dotacji dla innych instytucji uprawnionych do realizowania kontroli operacyjnej. A dlaczego w takim razie CBA nie zakupiło tych środków tak, jak się to działo w przeszłości, tylko wybrano taką ścieżkę? Nie wiem. Czy rozmawiał pan z panem Bejdą na temat tego wniosku, który złożył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Z Funduszu Sprawiedliwości? Znaczy bezpośrednio o tym wniosku, pani przewodnicząca, to mogę mówić na części niejawnej. Odnośnie... Ja się pytam, czy pan rozmawiał z panem Bejdą? No ale tak jak z panem ministrem zakłada, Ziobro. Skąd pani zakłada? No z panem ministrem Ziobro rozmawiałem bez klauzul, a z panem Bejdą być może rozmawiałem, być może nie, ale to jest sprawa, jeżeli rozmawiałem, być może niejawnie. Być może, czyli nie przy... Znaczy, ale to jest to kwestia... Zarządzi pani przewodnicząca posiedzenie zamknięte, to będę... Nie. Wie pan co, panie pośle, to są to dokumenty absolutnie jawne i mamy... proszę mi okazać po raz piąty, proszę pani przewodnicząca. Proszę mi okazać dokument jawny, ja będę wtedy na bazie dokumentu jawnego pani mówić. Natomiast w tej chwili... 15 minut proszę i nie mogą państwo okazać. Uchyla się bardzo proszę. To proszę mi okazać. Ale to po kolei, może jednak... Proszę. Przepraszam, panie Mariuszu, może podejść pan i okazać panu posłowi ten dokument? Bardzo dziękuję. Nie mam tej kopii teraz. Gdzie, tutaj gdzie do na tym dokumencie jest informacja o tym, że on jest jawny, pani... Panie pośle, nawiązując do wcześniejszych ustaleń, tak? To jest dokument, który przed chwilą jest został dokument okazany, jawny, tak. Który został okazany przed chwilą przez pana posła, pana senatora Kwiatkowskiego. Nawiązując do wcześniej, tutaj pan Bejda zwraca się do pana ministra Ziobro. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń na podstawie artykułu 43, zwracam się z wnioskiem o przekazanie Centralnemu Biuro Antykorupcyjnego mu tutaj na część 56 rozdział uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości. Czy pan rozmawiał z panem Bejdą? Znaczy ja rozmawiałem z panem Bejdą na pewno... Jako dysponent funduszu. Nie, rozmawiałem z panem Bejdą na pewno o... bo nie wiem z jakiej daty zaraz jest to dokument. Z 18 września. 18 września, czyli po wniosku. No to rozmawiałem o wniosku, natomiast nie rozmawiałem... A przynajmniej przypominam sobie, żebyśmy wcześniej rozmawiali, bo rozumiem, że państwo tutaj zakreślają bardzo mocno wcześniejsze ustalenia i uzgodnione kwoty, co w żaden sposób by mnie nie dziwiło, ani wcześniejsze ustalenia, ani uzgodnione kwoty, bo przecież Centralne Biuro Antykorupcyjne doskonale wiedziało, jak wygląda proces legislacyjny, wiedziało, że te środki są dostępne w Funduszu Sprawiedliwości w związku z tą zmianą systemu i dodatkowym napływem gotówki tam związanej z nawiązkami od przestępstw popełnionych po alkoholu. O czym też państwo wiedzą. I mieli jak najbardziej podstawy ku temu, żeby wnioskować. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, bo to był 17 rok, czy wcześniej były jakieś ustalenia typu, że mają zawnioskować o 25 milionów, czy nie. No to przepraszam.
No to nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ostatnie pytanie, ponieważ czas mi się kończy. A czy to w tej sprawie decyzję podejmował pan, czy pan minister Ziobro w zakresie przekazania środków do Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Dysponentem funduszu zgodnie z prawem, z kodeksem karnym wykonawczym jest minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości udziela odpowiednich upoważnień do realizacji zadań związanych z dysponentem. W związku z tym ja miałem pełne upoważnienia do tego, żeby dysponować w tamtym okresie funduszem i żeby tą decyzję podjąć, jak mówię, podjąłem ją z pełnym przekonaniem działania w interesie publicznym propaństwowego, wiedząc o tym, że państwo polskie jest głuche i ślepe na tą skrajną przestępczość i powinno je zwalczać, a skoro przepis to umożliwiał i skoro kodeks karny wykonawczy nakładał na obowiązek, na Fundusz Sprawiedliwości obowiązek finansowania zadań związanych z wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości, to pani przewodnicząca, powiem, że z pełnym przekonaniem taka dotacja została udzielona. Czyli rozumiem, że pan podejmował decyzję co do tej konkretnej dotacji. Tak, byłem upoważniony do tego, żeby decyzję podejmować. Okay, dziękuję. Teraz pytanie będzie zadawał pan Tomasz Trela. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jakby pan tak bardzo krótko powiedział, jak to wyglądało w praktyce, jak był wniosek o dotację z Funduszu Sprawiedliwości, który był na przykład złożony w miesiącu marcu przez organizację pozarządową, to w jakim trybie i w jakim czasie on był rozpatrywany? Fundusz Sprawiedliwości ma dwojakiego rodzaju ścieżkę, a mianowicie jedna to jest ścieżka konkursowa, a druga to jest ścieżka związana z decyzją ministerstwa. Ścieżka konkursowa oczywiście polega na tym, że najpierw rozpytuje się w cudzysłowie rynek, spotyka się z organizacjami, z NGO-sami, definiuje problemy, definiuje potrzeby po to, żeby ta pomoc była udzielana jak najbardziej skutecznie. Następnie jest ogłaszany, i teraz znowu są dwie ścieżki, czyli konkurs ofert dotyczący... Ale to konkurs jest... Ale pozwoli pan, będę precyzyjny. Ale to wie pan, ja... No to zadał pan pytanie, nie jest pan zainteresowany jako odpowiedź? Znaczy ja jestem zainteresowany, bo wiem, do czego zmierzam. Natomiast to mi wystarczy, ten tryb pozakonkursowy jaki jest, proszę mi powiedzieć. Bo jeden to jest konkurs pozakonkursowy. Tryb pozakonkursowy, z tego co jest mi wiadome, jaka była praktyka w 17-18, nie wiem, czy później była zmieniona, polega na tym, że wniosek wpływa do ministerstwa, następnie jest realizowany, obrabiany przez urzędników, wówczas nie było jeszcze Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i zajmował się tym Wydział Funduszu Sprawiedliwości, będący częścią Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Po analizie wniosku, zasadności zapadała decyzja, czy takiej dotacji udzielić, czy jak nie. Jak to czasowo po rekomendacji. Jakby pan to... Ciężko im powiedzieć. No, ale to miesiąc, dwa, półtora... Nie, to raczej staraliśmy się nie uprawiać zbędnej biurokracji i nie przedłużać spraw, tylko sprawnie procedować. Obsługiwaliśmy jak każdego obywatela na najwyższym poziomie i wydaje się, że to jest dobra sprawa, jeżeli są właściwe analizy przerobione i przekonanie którzy ten wniosek obrabiają. Znaczy, ogólnie tryb związany z tym niekonkursowym ani... Tak, pan mi przerwał, ale to jest ważne. Tryb konkursowy, tryb naboru wniosków i trzeci to jest ten tryb, nazwijmy to, pozakonkursowy, tak? Dobra. Więc w tym trybie pozakonkursowym są poszczególne procedury opisane w rozporządzeniu o Funduszu Sprawiedliwości. Proszę mi powiedzieć, czy na temat przekazania tych pieniędzy prowadził pan rozmowy z panią minister Czerwińską? Standardem było, jeżeli dobrze pamiętam, generalnie praktyka... Finansów. Tak, pamiętam, pani minister finansów. Bardzo sensowna zresztą. Standardem było praktyka budżetowa, bo odpowiadałem też za budżet ministerstwa. Ja nie o to pana pytam. Ale ja to jest ważne. Ale wie pan, to co jest ważne, proszę odpowiadać na moje pytania. Czy rozmawiał pan z panią minister finansów w sprawie przekazania 25... Panie przewodniczący, pan nie jest w studiu telewizyjnym, tylko na komisji sejmowej, gdzie... A właśnie pan jest świadkiem na tej komisji. Ale bardzo proszę, żeby pan nie pouczał członka komisji, który zadaje panu pytanie. No prosi o konkretną odpowiedź. Czy jest w studiu telewizyjnym, czy nie, to nie są, że tak powiem, sformułowania, które powinny padać w trakcie przesłuchania. Bardzo proszę, proszę kontynuować. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy rozmawiał pan z panią minister Czerwińską w tej sprawie? Rozumiem panią przewodniczącą i proszę zwracać uwagę na to.
taka pani rola. Natomiast z całym szacunkiem to świadek odpowiada na ale, pytania w sposób, ale jaki... Ale ja pytam, a pan odpowiada na konkretne pytanie. Czy rozmawiał? Ja mogę pan panu pyta, wolniej. Pan pyta dokładnie. Pan ja pyta, ja odpowiadam. Wolniej. Świadek odpowiada czy w taki sposób, jaki uznaje. Czy rozmawiał pan z panią minister Czerwińską ja panu na temat odpowiadam, jakby przekazania pan mnie nie przerywał, 25 panie milionów zł. Tu odpowiedź panie może być tak albo nie. Nie, odpowiedź może być taka, jaką świadek uzna za najbardziej nie. właściwą. Tak albo nie. Nie, odpowiedź może być nie, taka, tak jaką świadek... Nie. nie, odpowiedź może być taka, jaką świadek uzna rozmawiał za najbardziej pan, właściwą. Rozmawiał pan, czy pan nie rozmawiał? A pozwoli pan, odpowiedź ale może być taka... Ale rozmawiał pan, czy pan nie rozmawiał? Odpowiedź proste, może być taka, pytanie. Jaka świadek uzna za najbardziej właściwą, a mianowicie uważam, że najbardziej właściwa odpowiedź będzie taka, żeby pokazać opinii publicznej, jaka jest praktyka budżetowa, a mianowicie odpowiadałem nie, za budżet... Ale nie, panie przewodniczący, ale tutaj, ja zaraz ja bym panu odpowiem, bardzo czy rozmawiałem, prosił, czy nie rozmawiałem. Nie, proszę mi odpowiedzieć, czy pan rozmawiał, czy nie rozmawiał. Bo ja mam tutaj dokument, z którego wynika, że pan zwrócił się do pani minister Czerwińskiej 14 września 2017 roku. W nawiązaniu do pisma z 14 września w załączeniu uprzejmie przedstawiam zmianę planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Funduszu Sprawiedliwości na rok 2017, w którym uwzględnione zostały uwagi dotyczące numeracji poszczególnych pozycji planu finansowego. Czy to pismo było poprzedzone rozmową? To mnie tylko interesuje. No to teraz, gdyby pan przewodniczący zechciał wysłuchać mojej odpowiedzi, to nie, znaczy nie, ja chcę uzyskać odpowiedź od pana. Pan nie chce uzyskać odpowiedzi, ale oczywiście, pan chce, że chce. Pan chce się no dobrze, ping-pongować. Na to pan nie wie, pan tego nie udzieli odpowiedzi nie, ja już panu, na to panie przewodniczący, pytanie. Zwracam rozumiem. Się z prośbą czy pamięta pan, udzielenie odpowiedzi na czy pytanie. Czy pamięta pan... To jest istotne, to jest ale pan nie chce udzielić odpowiedzi. Ja chcę udzielić odpowiedzi. Panie pośle, ja chcę udzielić odpowiedzi. Tego samego dnia pani minister Czerwińska... To jest bardzo istotne, ja chcę udzielić odpowiedzi. Pani minister Czerwińska tego samego dnia... Pan nie słucha, co chce nie, powiedzieć. Nie, ja panu zadaję pytania, jak pan nie rozumie ale pytania, pan to chce pan zadać nie pytania, a nie chce pan dziękuję. Słuchać odpowiedzi. Ja usiłuję panu odpowiedzieć. Ja tylko pan tym w ogóle nie jest zainteresowany. Pan jest zainteresowany kamerami. W nawiązaniu... Znaczy wie pan jest co? Zainteresowany... Bardzo proszę, ja panowie, spokojnie, momencik. Pan przewodniczący Trela zadaje pytanie. Pan ewidentnie nie odpowiada, tylko próbuje rozmydlić temat. Pan poseł Trela w takim razie konkretyzuje pytanie i zadaje dalej. Bardzo proszę wysłuchać pytanie do końca i odnieść się i odpowiedzieć. Czy ja bym jednak prosił pana posła, świadka, aby słuchał pytania. Są pytania w kategorii prostych. Tak lub nie. Ja nie oczekuję opinii, nie oczekuję pana opowiastek, tylko tak czy nie, bo taka jest moja rola i pana jest rola, żeby odpowiadać. Proszę odłożyć ten telefon, bo naprawdę nie wiem, co pan z tym telefonem robi. To jest komisja śledcza, nie jakieś prywatne spotkanie u kolegów z suwerennej Polski. Naprawdę. Proszę odpowiedź podstawę, na to, podstawę prawną pana działań. Odpowiedź na to pismo, które pan złożył 14 września, dostał pan dokładnie 14 września i przychyliła się do tego pani minister Czerwińska. Pani przewodnicząca, przepraszam. Ja mam wniosek formalny. Chciałbym poprosić o opinię ekspertów komisji, czy świadek może korzystać z telefonu w trakcie przesłuchania, czy może korzystać z jakichś materiałów, które być może ma w wersji elektronicznej zgromadzone, czy jest to wykluczone? Ale jeżeli państwo chciałbym to po prostu wiedzieć, ja bo mam, to jest dla ja mnie istotne. Pan poseł zrezygnował z korzystania z pełnomocnika. Nie, ale nie mam nic przeciwko, tylko chciałbym po prostu... Mi to nie przeszkadza, drodzy państwo. Okay. Dobrze, rozumiem, że pan przewodniczący Wippler złożył wniosek. Bardzo proszę odnośnie procedury pan... Mamy 11 ekspertów. Bardzo proszę. Proszę usiąść i włączyć mikrofon. Szanowni Państwo, świadek podczas przesłuchania nie może posługiwać się ani notatkami, no tym bardziej telefonem, w którym te notatki mogą być zapisane. Świadek zeznaje na okoliczność tego, co jest mu wiadome i dlatego posługiwanie się telefonem w takiej sytuacji jest niedopuszczalne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wracamy do zadawania pytań i odpowiedzi. Pytałem o to pana posła, dlatego że jest bardzo precyzyjnie określone w dokumentach pismo pana do Ministerstwa Finansów, odpowiedź na to pana pismo w trybie pilnym i tego samego dnia wpływa do pana ministra Ziobry to pismo
o którym mówiła pani przewodnicząca. Więc teraz chciałbym bardzo precyzyjnie zadać panu pytanie. Proszę powiedzieć Wysokiej Komisji, nawiązując do wcześniejszych ustaleń, to pismo podpisuje pan Ernest Bejda. Z kim te ustalenia w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości były poczynione na okoliczność przekazania 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego? I o jakich ustaleniach pisze pan Ernest Bejda? Czy pan uczestniczył w tych ustaleniach i kto jeszcze uczestniczył w tych ustaleniach z Ministerstwa Sprawiedliwości bądź innego resortu? Okej, to jeżeli chce pan uzyskać odpowiedź, istotną odpowiedź, to ja jestem, panie członku, panie przewodniczący, zmuszony do tego. To jest inny charakter pytania. Może pan mówić. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Jest pan niezwykle życzliwy. Staram się. Jak na standardy. I pozwoli pan, że wytłumaczę Wysokiej Komisji, panu i opinii publicznej, że czymś naturalnym jest czynienie ustaleń w obiegu budżetowym i działo się to wielokrotnie między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Finansów i dlatego chciałem zrobić ten wstęp, gdzie pan zaczął krzyczeć i nie dopuszczać mi do mojej odpowiedzi. Być może pan się bał tego, nie wiem z jakiego powodu, gdzie przyjętą praktyką wszystkich ministrów nadzorujących budżet jest to, żeby najpierw porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za budżet w Ministerstwie Finansów. Zazwyczaj to wiceminister, czasem minister, różnie to było ukształtowane, po to, żeby oni wszystkie wskaźniki budżetowe uwzględnili w tych zmianach, które każdy chce, które resorty poszczególne chcą zaproponować, z czego to wynika, między innymi z tego, że zwiększone wydatki funduszu celowego, a tak było w tym przypadku, wpływają chociażby na wskaźniki budżetowe związane z naszym raportowaniem do Unii Europejskiej. Znaczy mówi pan o wszystkim, ale nie odpowiada pan na pytanie. Nie, odpowiadam na pytanie. Pani przewodniczącej spadło imię i nazwisko. Pani przewodnicząca sobie poradzi. A pan sekretarz może chyba pan pomóc. Pan się nie stresuje tym. Ani trochę się nie stresuje. Cieszę się. Życzliwy, uprzejmy, mam wrażenie, że trochę coraz bardziej. Ale, ani od odrobiny, ale jakby pan panie, był uprzejmy kontynuować i odpowiedzieć na pytanie, tak, odpowiadam. Z kim te rozmowy były w związku prowadzone? Z tym ja nie mam wiedzy, kto prowadził rozmowy, jakie ustalenia poczynił, natomiast mam wiedzę, że czymś naturalnym jest, że ustalenia się czyni i to jest stała praktyka osób odpowiedzialnych za budżety czy fundusze, że najpierw można porozmawiać, bardzo często się to dzieje na poziomie dyrektorskim, zwłaszcza jeżeli ma się bardzo sprawnych dyrektorów, a w Ministerstwie Sprawiedliwości tacy są. Czyli pan w takich rozmowach i ustaleniach nie brał udziału? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie powiedzieć. Czy polecenie przekazania 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dostał pan od pana ministra Zbigniewa Ziobry? Nie otrzymałem nigdy polecenia przekazania środków do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wpłynął wniosek i procedura była dosyć standardowa. Czy przed rozpatrzeniem tego wniosku konsultował pan podjęcie decyzji przez siebie z panem ministrem Ziobrą? Czy to było dosyć standardowe, że bardzo wiele rzeczy było konsultowanych w ministerstwie. Jestem przekonany, że i tam musiała być, no ale nie jestem w stanie panu precyzyjnie powiedzieć, że ale tego czy i tego standardem takiej jest godzinie. W pana pracy i w pana funkcjonowaniu, że w momencie, kiedy na biurku leży wniosek, ma pan podjąć decyzję, idzie pan do swojego przełożonego i pyta się, panie ministrze, mam taki wniosek, chcę podjąć taką decyzję, czy jest akceptacja? Bardzo różnie to wyglądało, bo pan minister Ziobro daje bardzo szeroki zakres zaufania swoim współpracownikom i my wiele z decyzji, wiele z prac legislacyjnych, za które odpowiadaliśmy w ministerstwie, realizowaliśmy samodzielnie i w tym przypadku oczywiście były kierownictwa, były różne rozmowy indywidualne. Natomiast w tym przypadku ja nie jestem w stanie to jeszcze jedno pytanie powiedzieć. Pozwoli pan, że dokończę. Przekazanie tych 25 milionów złotych stawało na kierownictwie resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy ten wniosek był omawiany na kierownictwie resortu Ministerstwa Sprawiedliwości? Czy pan to na spotkaniu z wiceministrami omawiał, że taki wniosek jest? Informował pan ministra, wiceministrów. Czy to było omawiane na kierownictwie? Nie sądzę, żeby było na kierownictwie z tej racji, że duża część tych działań i ten wniosek, skoro już jest jawny, to mogę mówić, ten, co mi państwo okazali, o ile jest jawny. Duża część działań, która była niejawna, no to pozostaje tylko między osobami, które
zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych trzeba udostępnić. Ale nie pamięta pan, nie, odpowiadam panu, że nie sądzę, żeby akurat ta sprawa była omawiana na kierownictwie z racji klauzuli, którą czyli pewnie była, pewnie była konsultowana z panem ministrem Ziobro, ale na kierownictwie omawiana nie była. Na ten moment dziękuję. Na pewno na kierownictwie, no nie sądzę, żeby sprawa klauzulowana stawała na kierownictwie, bo musiałaby być. Dziękuję. Czy ja mogę doprecyzować jeszcze wniosek pana przewodniczącego Wiplera o opinię eksperta, bo to jest niezwykle istotne. Gdyby była pani uprzejma mi na minutę udzielić głosu. Bardzo proszę. Ale przypomnę, że rozumiem, że chce pan złożyć dodatkowy wniosek, ponieważ ten wniosek został rozpatrzony i odpowiedź została udzielona. Dodatkowy wniosek o opinię tegoż samego eksperta, który przed chwilką wskazał nam, że nie można korzystać z notatek, nie można korzystać będąc świadkiem. Jak rozumiem, nie można też zastępować dowodu zeznań świadka dokumentami. Czy ta pańska opinia dotyczy także i prezentacji innych świadków, których byliśmy świadkami tutaj na dzisiejszym posiedzeniu komisji? Czy mogą świadkowie przychodzić z prezentacjami, przekazywać różnego rodzaju swoje spostrzeżenia, odczytywać dokumenty i czy to zastępuje dowód z zeznania świadka? Jeśli tak, to będę wdzięczny za opinię. Jeśli nie, to pytanie, dlaczego pan ekspert nie wydał tej opinii, nie oponował wtedy, kiedy dzisiejszego poranka słyszeliśmy, widzieliśmy przede wszystkim prezentację, za zgodą, jak rozumiem, pani przewodniczącej. Zanim eksperci doradcy udzielą odpowiedzi, to chciałam zauważyć, że tutaj nikt nie oponował, tylko pan Wipler złożył, pan przewodniczący złożył wniosek o posługiwanie się telefonem. Nie, no państwo oponowali, panie przewodniczący. Komórkowym, słucham? Przecież oponowali państwo przecież. Przewodniczący Wipler złożył wniosek. W związku z tym, że państwo przewodniczący oponowali. Momencik. W związku z tym doradcy udzielili odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie, konkretny wniosek. Bardzo proszę, oczywiście jest... Gdyby był pan ekspert uprzejmy doprecyzować w kontekście notatek, prezentacji i innych dokumentów. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni państwo, kluczowe w tej sprawie jest to, że pan świadek posługuje się jakimiś informacjami, do których członkowie komisji nie mają dostępu. Wobec tego nie wiemy, czy na zeznania świadka nie ma wpływu jakaś osoba trzecia, nie podpowiada odpowiedzi. Natomiast w tej sytuacji, kiedy wszyscy członkowie komisji mieli dostęp do akt spraw, do dokumentów, które były przedstawiane, tych dwóch sytuacji nie można porównywać. Także ja podtrzymuję swoją decyzję w tym zakresie i swoją opinię w tym zakresie. Bardzo dziękuję. W tej chwili pytanie zadaje pan przewodniczący Bosacki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie świadku. Panie członku. Panie przewodniczący. Dlaczego? Znaczy, pan jest świadkiem, prawda? Pan członkiem, tak, tak. Znaczy, naprawdę nie rozumiem, po co była ta uwaga. Chcę pana pytać o pana uprawnienia oraz wykonywanie tych uprawnień w kluczowych dla zakupu Pegasusa miesiącach 2017 roku jako dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, czyli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chcę pana pytać o bardzo szczegółowe rzeczy, dlatego że pana stan wiedzy przedstawiany w pana słowie wstępnym swobodnej wypowiedzi oraz w niektórych odpowiedziach na już zadane pytania różni się od stanu wiedzy komisji. Różni się na przykład co do tego, jakie możliwości miał Pegasus. Myśmy usłyszeli od jednego z najlepszych w Polsce specjalistów od tego typu systemów czy urządzeń, że to był system absolutny. Dobra, ściszcie słuchawki, nic nie słyszę, po prostu krzyczę. Co jako żywo jest, jest manipulacją. Pan mówił, że on nie może manipulować i tak dalej, i tak dalej. Chcę panu też zwrócić uwagę, że pana
uporczywe pytania o to, gdzie jest zniesienie klauzuli niejawności z dokumentu, który panu przedstawiliśmy i który ja tutaj przedstawiam, są absolutnie pozbawione sensu, ponieważ z tego dokumentu, jakby pan się mu przyjrzał, właśnie wynika, że on nie był tajny, ponieważ nie ma oznaczeń kancelarii tajnej na nim, więc on był od początku jawny. I tak dalej, i tak dalej. Pierwsze pytanie. Zeznał pan, że nie wie, jakie były wcześniejsze ustalenia przed 15 września 2017 roku między pana ministerstwem a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym co do tego, na co i jakie pieniądze będą z pana funduszu, którym pan nadzorował, przeznaczane, czy tak? No nie pamiętam tego precyzyjnie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ja w takich ustaleniach nie uczestniczyłem, no ale też nie wykluczam, by były różnorakie gremia raczej oficjalne, gdzie uczestniczyli przedstawiciele CBA, gdzie mogła być o tym jakaś rozpowiedź, ale no nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. To mnie martwi, wie pan, bo był pan już wówczas ponad 3 miesiące, bo mówimy o cały czas dokumentach, które zaczynają się 14-15 września 2017 roku, a pan był od 12 czerwca, czyli ponad 3 miesiące, dysponentem tego funduszu, z którego miano przekazać te pieniądze. Czy więc pan był realnym dysponentem, czy też pan tylko realizował polecenia swojego szefa, czyli ministra Ziobry, w tym zakresie? Byłem w tym czasie realnym dysponentem, bo przygotowywałem wdrożenie nowego systemu pomocy postpenitencjarnej i realizacją zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, czyli tej z raportów z 16 roku, które nakazywały zmianę w zakresie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości i nowelizacji ustawy sejmowej. Więc jak pan doskonale wie, między czerwcem a sierpniem odbywały się główne prace legislacyjne i byłem bardzo zaangażowany w te sprawy po to, żeby zrealizować zalecenia pokontrolne NIK-u, ale pozwoli pan, że króciutko jednym zdaniem, bo pan powiedział, że moja wiedza mija się z tym, co przekazał ekspert, a ja wysłuchałem dokładnie rozmowy eksperta i ekspert poinformował Wysoką Komisję o tym, że muszą państwo sięgnąć do umowy licencyjnej, jak wiadomo jeszcze i państwo nie mają, więc tej wiedzy państwo nie mają, a ekspert mówił, że mógłby sobie, był w stanie wyobrazić, że coś tam jakąś funkcjonalność może mieć albo nie mieć, no to są jakieś wyobrażenia pana profesora, które on wyraźnie czynił te zastrzeżenia. Państwo teraz opinii publicznej nie przedstawiają tych zastrzeżeń, więc zachęcam opinię publiczną, żeby wysłuchała tego przemówienia eksperta w tym zakresie. Natomiast co do wysyłania, panie przewodniczący, SMS-ów w czymś imieniu, z całym szacunkiem, ale do tego nie potrzeba w żaden sposób Pegasusa. Ja się zajmowałem cyberbezpieczeństwem i mogę panu z doświadczeń, szkoleń, na których byłem, jakichś związanych z cyberbezpieczeństwem, widziałem pokazy, gdzie eksperci tym się zajmujący, nie używając na pewno Pegasusa ani innych skomplikowanych narzędzi, byli w stanie w imieniu jakiejś osoby jakieś SMS-y wysyłać, więc z całym szacunkiem, ale to nie jest, zaproszą państwo kogoś, nie wiem, zaufaną trzecią stronę albo kogoś, kto ma wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa i państwu opowie, że to nie jest jakieś rocket science albo jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcie. Nie rozmawiamy o rocket science, tylko w pan to tak technice kosmicznej, tylko o pana roli w tej całej sprawie. I wracając do tego, dobrze, że pan wspomniał o tym przygotowywaniu zmiany ustawy. Pan cytował to, jak zmieniano tą ustawę w sposób, powiedziałbym, oszczędny i wybiórczy. Ja panu powiem, co pan zawarł w tym uzasadnieniu. Kiedy zmienialiście, że powinny być dodane zadania z zapobieganiem przestępczości? I teraz cytat. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem przestępczości, powstawaniem i wyposażaniem tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań w jednostkach wymiaru sprawiedliwości oraz rozwinięcie systemu mediacji. Mógłbym jeszcze tutaj dwa zdania podać, ale do temu miało służyć, a nie zakupowi środków w techniki operacyjnej. Przynajmniej tak to uzasadnialiście w tym, co pan przedstawiał Komisji Sejmowej. Można odpowiedzieć? Nie, na razie nie. Na razie pan nie zadałem pytania. Manipuluje, panie przewodniczący. Niech pan doczyta całość. Jeżeli pan mi zarzuca, no niech pan całość przeczyta.
Dobrze. Przecież tam jest wyraźnie wskazane zakup sprzętu dla jednostek sektora finansów publicznych, na przykład nie, policji, nie. A po przecinku jak jest najbardziej nie. Ja bym szedł z panem polemikę, gdyby nie to, że zabrali istotne mi należy rano uznać, laptopa, a teraz czy komórkę. Pan będzie łaskaw, poprosił pan, żeby przeczytać całość. Proszę mi zwrócić komórkę, całość. To ja panu powiem, co tam jest. Za szczególnie istotne należy uznać możliwość zapewnienia finansowania potrzeb związanych z tworzeniem, modernizacją oraz wyposażeniem tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań w jednostkach organów ścigania i w sądach oraz wydzielenie w sądach pomieszczeń dla świadków, jak również odrębnych pomieszczeń dla pokrzywdzonych. Istotne mogą okazać się również możliwości przeciwdziałania przestępstwom poprzez dofinansowanie i zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek takich jak policja, służba zdrowia i tym podobne. Dokładnie. No właśnie. To dlaczego pan manipulował wcześniej? Bo tak samo jak cały czas mówicie, że wyłącznie dla CBA, bardzo... cały czas wie pan, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, no, panie przewodniczący, przerywa mi no, świadek. Czy świadek może no, wysłuchać w spokoju do końca pytania? Jestem bardzo spokojny, panie przewodniczący. Bardzo proszę. To zgodnie ze swoim spokojem niech pan nie przerywa w zadawaniu pytania. Ale jeżeli pan manipuluje, to z całym szacunkiem. Nie manipuluje. Sam się pan przyznał, że potem pan doczyta, że tam jest sprzęt. Publiczność oceni, czemu miały służyć te zmiany. I pokoje przesłuchań były robione, ale w tym zdaniu... No, Pani przewodnicząca, po raz kolejny. Panowie, ja bardzo proszę nie wchodzić między sobą. Proszę, ja nie, pan nie zadaje wchodzę, pytanie, pan odpowiada. Wchodzi, pan też wchodzi, panie przewodniczący, panie pośle. Kto panu przekazał informacje na temat systemu Pegasus? Kiedy był pan poinformowany, że na system Pegasus lub nazywany inaczej Jarvis w Polsce będzie, co też jest informacją jawną, będzie przekazane 25 milionów z funduszu, którego pan był nadzorcą? Nie jest łatwo na to pytanie powiedzieć w sposób jednoznaczny, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, czyli odkąd byliśmy w ministerstwie, czyli przez praktycznie cały 2016 rok i połowę 2017. Jeden z ważniejszych tematów był brak skuteczności państwa polskiego przez to, że właśnie takiego systemu nie posiada do zwalczania przestępczości i do sprawdzania komunikatorów. W związku z tym ja nie jestem panu przewodniczącemu w stanie powiedzieć, że to było 1 stycznia 16, czy to był który dzień 17 roku, bo jeszcze raz powtórzę, po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości było zadanie związane z tym, że wpłynął wniosek, skoro wpłynął wniosek, to udziela się dotacji, a skoro udziela się dotacji, to po udzieleniu tej dotacji już dysponent sobie decyduje, co kupuje. No, Ministerstwo Sprawiedliwości, jak nie wiem, przekazuje dotacje, czy w ramach sum na zlecenie dla jednostek sektora finansów publicznych, będąc precyzyjnym, ale na przykład dla samorządów i mówi, że ma kupić wóz strażacki, no to Ministerstwo Sprawiedliwości nie określa, czy to ma być jakiś kamas, czy Scania, tak? No, pod tym względem to jest sprawa po stronie, jest podział państwa, przecież podział zadań w państwie dosyć oczywisty i to nie minister sprawiedliwości narzuca, czy określa, jakiego rodzaju środki techniki operacyjnej mają być, to Centralne Biuro Antykorupcyjne, zresztą mówiłem o tym w zdaniu wstępnym, zaproponowało tych 10 funkcjonariuszy, 7 oferentów i tak dalej. I to oni dobrali taki sprzęt, który był dobry, nie wiem, czy najlepszy na rynku, bo są też inne przecież na rynku dostępne, ale taki sprzęt zakupili. Pani przewodnicząca, pozwolę sobie jeszcze dopytać pana świadka. Przepraszam, czy pan miał wiedzę o tym, jakie kryteria, jakie funkcjonalności system, na który pan miał przekazać 25 milionów złotych, powinien mieć? Czy to było określone? W dokumentach, które są dostępne komisji, dokumentach jawnych, nie ma tego typu kryteriów. Czy pan o takie kryteria zadbał? Co do kryteriów, no to na części niejawnej, bo też te akta są, jakie są. Natomiast podstawowym, najważniejszym zadaniem państwa polskiego było uzyskać sprzęt, który jest w stanie skończyć z działalnością przestępczą tych osób, które porozumiewają się nietradycyjnymi środkami porozumiewania, czyli po prostu korzystają z różnych komunikatorów, WhatsAppów, sygnałów i tak dalej. I to było podstawowe, główne ustalane między panem a dysponentem, czyli Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Może pan powtórzyć jeszcze raz, bo nie dosłyszałem pierwszej części pytania? Czy te funkcjonalności były ustalane między panem jako tym, który jest dysponentem tych ogromnych pieniędzy, a
tym, który ma dostać te pieniądze, czyli szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak? Czy po pierwsze, tak część z tych rzeczy jest niejawna, więc przy innym gremium i w innym spotkaniu bez kamer, jeszcze raz powtórzę, to Centralne Biuro Antykorupcyjne, zresztą jak każda inna jednostka sektora finansów publicznych, mogła wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości o dotacje. W związku z ich wnioskiem po przeprowadzeniu merytorycznej oceny przez pracowników Departamentu przepraszam, została podjęta decyzja o tym, że ten wniosek spełnia kryteria i przekazanie tych środków w ramach sum na zlecenie dla jednostki sektora finansów publicznych jest realne i możliwe. Już nie będę zadawał pytania. Myślę, że kolejni członkowie zadadzą panu pytania o ten pośpiech niezwykły. Ja tylko powiem tyle, że według mnie z tego, co pan mówi i z tego pośpiechu nie wynika, żeby pan w sposób zgodny z pana obowiązkami wykonywał obowiązki dysponenta Funduszu Sprawiedliwości i rzeczywiście dbał słusznie o wydawane 25 milionów z pieniędzy podatków. Ja mogę powiedzieć, według mojej opinii pan nie wykonuje słusznie swoich obowiązków. No to możemy się tak opiniami przerzucać. Nie jest pana rolą opiniowanie, tylko zadawanie pytań, panie pośle. Dziękuję. Teraz pytanie zadaje pan Paweł Ślis. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Taką smutną konstatację mam na początku moich pytań, że pan się tutaj bardzo dobrze bawi, a my chcemy wyjaśnić. Nie, ja się pan podśmiechuje. Pokazuje sobie na kamery, mówi o kawce. Chcę opinii publicznej wyjaśnić, jakie są fakty, panie pośle. No właśnie. Nie próbuje pan, pan unikać odpowiedzi na pytania. Dobrze, próbuję. Będę starał się panu zadawać proste pytania, bo pan widzę na trudne unika odpowiedzi albo nie umie. Odpowiadam, panie przewodniczący, niech pan sprawdzi dokładnie. Kto był pomysłodawcą przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA? Nie wiem. Nie wie pan, na pewno pan nie wie. Nikt z panem nie rozmawiał? Nikt. No pyta pan, kto był, no już 15 razy mówiłem, że wszyscy w państwie wiedzieli, kto się zajmuje bezpieczeństwem państwa, że jest problem w państwie polskim. Mam nie, proste z pytanie. Do łamania przestępczości związanej z komunikatorami. Natomiast pan pyta... Ale proszę pana, proste pytanie. No jeszcze raz. Proste pytanie. No to odpowiedziałem panu, kiedy nie wiem. Pierwszy raz pan się dowiedział w takim razie? Zmienił pan pytanie. Skoro pan nie umie powiedzieć, to nie umiem, odpowiedziałem panu, że nie wiem. Proszę pana, bardzo bym prosił, żeby pan ze mną nie dyskutował, tylko posłuchał pytania, bo potem pan znowu powie, że nie wie, a pan tak naprawdę nie słucha tego, co do pana mówię. Pan się teraz skupi i słucha, co do pana mówię. Proszę pana, kiedy i z kim po raz pierwszy pan rozmawiał, że trzeba przenieść 25 milionów Funduszu Sprawiedliwości? Czy na pewno kwestia związana z 25 milionami pojawiła się po zawnioskowaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo wtedy ruszyła formalna procedura. Nie proszę pana, to jest nieprawda. 14 września 2017 roku to pan pisze wniosek o przesunięcie tych pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości do ministra sprawiedliwości. Ma pan rację, wobec tego około Widzi pana, jednak pytania panu przywracają pamięć, super. Nie, no jestem panu wdzięczny, dziękuję. To się cieszę. No, jeszcze raz powtórzę, no wtedy, kiedy była cała procedura związana z tym wnioskowaniem, wtedy była mowa o Dobrze, takiej to, kwocie. Natomiast... To moje pytanie. Udało się w nim wystąpić i na pewno fajnie jest zagrać. A to też był finał, więc cieszę się, fajnie, że 80. Powiedz, jak wyglądało świętowanie z kibicami? Widzieliśmy, śpiewaliście hymn, a później co w szatni? Jakie utwory leciały? No, dużo utworów poleciało, tam Pucha za to odpowiadał, więc wszystko, jakaś tam polska muzyka, wszystko leciało, więc fajna atmosfera, na pewno gdzieś taka wygrana. I awans za to euro. Nam pomoże i mam nadzieję, że uda nam się zrobić jakiś fajny wynik na euro. Piąte euro z rzędu od 2008 się zaczęło i nadal trwa, więc to jest naprawdę fenomenalny wynik, jeżeli chodzi o polską reprezentację. No dokładnie, tym bardziej, że gdzieś no w ogóle nie powinniśmy grać w tym barażu, w tych barażach, ale no, fajnie, że gdzieś spadło nam to z nieba i udało nam się awansować na to euro po raz kolejny, bo myślę, że to jest ważne dla polskiej piłki, żeby jeździć na te wielkie imprezy, grać z najlepszymi reprezentacjami na świecie i gdzieś
Od długiego czasu nam się to udaje, więc to jest na pewno ważne. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ale chce pan usłyszeć odpowiedź na pytanie, czy chce pan sobie... Wie pan, nie, no proszę, proszę, proszę. Mi pan zarzuca wchodzenie, to jest ważne, co chcę powiedzieć. No to niech pan nie przerywa. Nie pamiętam takiej sytuacji, w której usiadłbym z kimś przy stoliku, kawa w kawę na przykład, przy face to face i przy kawie i zaczął mówić o tym, że a tutaj teraz musimy ileś tam milionów przekazać. Pamiętam, o czym mówiłem na tej komisji, że wszyscy zajmujący się bezpieczeństwem państwa wiedzieli, że w państwie polskim brakuje takiego sprzętu. To jest punkt pierwszy. I punkt drugi, dla każdego było jasne i jawne, że jest procedowana zmiana i wejście w życie nowe kodeksu karnego wykonawczego artykułu 43 i zakładam, że po stronie służb też są odpowiednie osoby, które na bieżąco sprawdzają nowe możliwości. To jakby się pan, odbiega pan od tematu. Jeszcze raz moje... Sprawdzają możliwości. Niech sobie, mam pytanie. Skąd czerpać środki? Dobrze. Czy kto do pana przyszedł z problemem, że CBA nie ma środków i potrzebuje środków? Nikt do mnie nie przyszedł z problemem, że CBA nie ma środków. Jeszcze raz panu powtórzę, że wielokrotnie... To w takim razie to była pana osobista decyzja, żeby przesunąć te środki? Rozmawialiście w szerszym gronie? Nie, to jeszcze raz panu odpowiadam. Sprawa wygląda w ten sposób, że każdy w państwie polskim zajmujący się bezpieczeństwem, każdy. Od funkcjonariusza szeregowego CBA po decydentów, po... To wszyscy rozmawialiście o tym, tak? Nie, panu mówię, kto ma... Poczeka pan. Ale ja się nie pytam, proszę pana, kto, to ja wiem. Ja się pytam, kto, proszę pana, bo jest proste pytanie. Proszę pana, proszę mi nie wchodzić w słowo, jak ja zadaję panu pytanie. Pan jest świadkiem, a ja jestem... Pan jest świadkiem, a ja jestem członkiem komisji z wiceprzewodniczącym. Moje pytanie. Pamięta pan w takim razie, czy pan nie potrafi powiedzieć, kto z panem rozmawiał i kto wpadł na pomysł przeniesienia tych środków? Bo to są naprawdę bardzo kluczowe tematy. Ale ja panu mówię, że nie było takiej rozmowy, żebym z kimś siedział i nagle mówił, dobra, teraz przyniesiemy te środki. Dobrze, to nie z kimś. To jakaś grupa ludzi, spotkania, były jakieś robocze spotkania. Bo wie pan co, może inaczej. Że były takie spotkania. Ja nie rozumiem takiej, niech pan zwróci uwagę, pana nieprawdopodobna determinacja później w pilnym działaniu. 14 września wysłał pan jedno pismo do pani minister finansów. 14 września wysłał pan drugie pismo do pani minister finansów ze szczegółowo przygotowaną tabelką. Jak te środki poprzesuwać? 14 września dostaje pan natychmiast odpowiedź od pani minister. Tak, zgadzam się. A, szanowny panie świadku, my mówimy o 25 milionach. Okay. I dalej pan nie pamięta? Nie, pan ma jakieś problemy w ogóle z pamięcią? Bo ja, bez złośliwości. Ale pan jest pan teraz pod kamerą. Nie, bez złośliwości. Nie, pan sobie cyrki urządza, traktujmy się poważnie. Gdyby pan poseł Trela pozwolił mi odpowiedzieć na pytanie, a nie wchodził w słowo, to by pan się dowiedział i powiem panu to, co jestem w stanie pokazać panu co najmniej kilka dokumentów, jeśli nie kilkanaście przypadków, w których obieg w sprawie budżetowej między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Finansów, a zakładam, że w innych resortach, wyglądał właśnie w ten sposób. Czyli były poczynione ustalenia, jakieś ustalenia mailowe, czasem na poziomie departamentów i niżej. Państwo mają dostęp do dokumentów, możecie sobie to sprawdzić. To kto z kim to ustalał? Ale nie musi pan słuchać podpowiedzi pana przewodniczącego. Ale proszę pana, proste pytanie. Kolega... Ale pozwoli pan, że ja dokończę. Nie, pozwoli pan, że odpowiem. Kto z kim ustalał? Ale piąty raz będziecie o to samo pytać. Nie, bo piąty raz pan nie odpowiada na pytanie. Jest to proste pytanie. Panowie posłowie, pozwólcie. Proszę świadka, proszę odpowiedzieć na pytanie. Kto z kim to ustalał? No to słucham. To odpowiadam. I odpowie pan. Obieg, bo pan mówi, że tutaj jakieś nadzwyczajne tempo. Jestem panu w stanie od ręki pokazać na przykład w sprawie budżetu, nawet moje pisma z zeszłego roku i tak dalej. Proszę pana, ja nie pytam, jeszcze raz, proszę pana, czy pan świadek rozumie moje pytanie? Pytał pan o... panie... Dobrze, to przejdziemy dalej, bo widzę, że pan... Panie wiceprzewodniczący, jak już pan chce być konkretny. Jak pan chce tytułować się, to panie przewodniczący nawet mogę panu powiedzieć. Dziękuję panu serdecznie, tak lepiej już. Pan wmawia opinii publicznej, jakoby w tej sprawie było jakieś ekstraordynaryjne działanie. Czyli szybki ping-pong pismami między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Finansów. Informuję pana, że jest to praktyka spotykana. Jestem w stanie wykazać panu sytuację, w której były czynione jakieś ustalenia z Ministerstwem Finansów po to, żeby im się w tych wszystkich tabelach budżetowych i w ich relacjach z Unią zgadzało. A później, i to było na poziomie różnych ustaleń dyrektorskich, czasem ministerialnych, a później było pismo, które te ustalenia konkretyzowały i precyzowały. I tak było w tym przypadku, w związku z tym nie doszło do żadnej nadzwyczajnej sytuacji. Natomiast odpowiadając na pana pytanie drugie, pozwoli pan, pytał pan o
sytuację, w której ktoś powiedział, dobra, robimy 25 milionów CBA. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby taka zapadła. Pamiętam, że w okolicach września po prostu były różne rozmowy związane z tym, że nowelizacja weszła w życie. Jak mówię, służby na pewno śledzą różne możliwości pozyskiwania środków. Zobaczyły, że tam są środki związane z przeciwdziałaniem przestępczości i zgodnie z prawem mogły po te środki sięgnąć, w związku z tym taki wniosek wpłynął. Jesteśmy bliżej w takim razie. Jakby pan czyli nie w takim razie, ja nie, już opowiadał. Jesteśmy bliżej, może pan sobie przypomni. To w takim razie ktoś ze służb, pochodzimy o jedną rzecz. Co się stało u pana, ten pomysł tego 14 września? Co się stało, że postanowił pan podjąć decyzję, żeby zwrócić się do ministra finansów? Co się stało? Ktoś, no. Zupełnie otwarcie. Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, nie wiem, pisma i przygotowania planu finansowego, ile, kto, w jakim momencie, jakie były ustalenia. Nie jestem, panie, w stanie panu... To ja panu przypomniałem, 14, pan poseł tak, Tyrala pokazał panu pismo uzupełniające, nawiązane. Wysłałem wniosek o zmianę planu finansowego. Dlaczego pan wysłał wniosek? W związku z tym, że weszło w życie... Ale dlaczego akurat, kiedy weszło w życie ta zmiana KKW? Pan mi zadał pytanie, nawet pan nie poczekał na odpowiedź. Nie, no bo ja z wiem, całym szacunkiem, no jakby pan się tak zachowywał jako zawodowy śledczy, to by pana wyrzucili po prostu. Niech się pan nie oboi, bardzo dobrze spełnia swoje obowiązki. No widzę. I opinia publiczna też. Słucham. A ja słucham pytania, no to tak róbmy. No, jeszcze raz pytanie. Co się wydarzyło, że 14 września nagle postanowił pan skierować pismo do ministra finansów o przesunięciu tych środków? Co się stało 14 września? Co już się mówię, dzieje, że bierze pan komputer i pisze pan ten wniosek? Weszła nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. W związku z tym była konieczność nowelizacji rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości. I rozporządzenie o Funduszu Sprawiedliwości weszło w życie w okolicach września, a na pewno... A ja panu przypomnę, że w takim razie w tym piśmie, które 14 września kierował pan do ministra, mówił pan, że na razie jest projekt rozporządzenia. To proszę zobaczyć, no to jest ogólnodostępne na chociażby stronach... Czyli jeszcze nie było, był projekt rozporządzenia. I jeszcze moje pytanie, wracam do pytania. Co się stało 14 września, że podjął pan decyzję napisania do ministra sprawiedliwości? Do ministra sprawiedliwości? Do ministra finansów. W związku z tym, że rozporządzenie... Czyli... No. Dobra, nie, dobrze, przepraszam, ma pan rację. Proszę kontynuować. Wie pan, no, myślę, że nie. Nie, proszę kontynuować. No. Ja zdążyłem powiedzieć pół wyrazu, a pan już chciał przerwać. Znaczy, kto tu przerywa komu? To ustalmy fakty. Panie przewodniczący, działania w państwie wyglądają w ten sposób, że ministerstwa przygotowują się na wejście w życie przepisów. Ministerstwo przygotowało się na wejście w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego i podjęło pracę nad nowelizacją rozporządzenia. Wydaje mi się, to jest łatwe do sprawdzenia, że weszło ono w życie we wrześniu 2017 roku. Można sprawdzić, czy przed, czy po 14, to już państwo mają te dokumenty. Ja przed sobą nie mam komórki, więc nie wyręczę państwa w tym, żeby wejść na stronę RCL-u i po prostu sprawdzić, kiedy to rozporządzenie weszło w życie. I rozporządzenie miało na celu... W dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Później bardzo chętnie odpowiem na pytania. Zacznę od odpowiedzi na jedno pytanie, które się przewija w zasadzie od dnia wczorajszego, mianowicie czy sprawa ta ma charakter polityczny i odpowiem na to dwojako. Sprawa ta, przynajmniej w chwili obecnej, nie jest motywowana politycznie. Uważam, iż każdy prokurator, który miałby tego rodzaju materiał dowodowy, przedstawiłby te zarzuty, dokonałby tych samych przeszukań. Są to czynności, które przy tym materiale wydają się oczywiste. Można co najwyżej powiedzieć, iż ona była motywowana politycznie, iż wcześniej w zasadzie nie starano się tej sprawy w sposób rzetelny prowadzić. Natomiast sprawa ta dotyczy polityków i w tym znaczeniu żyje swoim politycznym życiem. W sprawie tej wypowiadają się politycy. Przede wszystkim politycy, którzy byli odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości mniej lub bardziej bezpośrednio. I w tym znaczeniu sprawa ta żyje życiem politycznym. Proszę zauważyć, że osoby, które się wypowiadają, bardzo często de facto wypowiadają się we własnej sprawie. Ponieważ to oni byli za ten fundusz bardziej lub mniej pośrednio odpowiedzialni. Sprawa jest w miarę początkowym etapie. Trwa kilka tygodni. Pomimo tego udało się zgromadzić bardzo obszerny materiał dowodowy. Również czynności, które wykonaliśmy wczoraj i dzisiaj, pozwoliły na
uzupełnienie tego materiału o dokumenty bardzo liczne, jak również o nośniki danych. Będą one w dalszej kolejności analizowane. Natomiast materiał, który już mamy, pozwolił na postawienie zarzutów 5 osobom. Tym osobom prokurator w dniu wczorajszym i dziś te zarzuty ogłosił. Jest to 4 urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i 1 przedstawiciel beneficjenta Fundacji Profeto. W pewnej ogólności 3 z tych 4 urzędników, w tym dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, była dyrektor, jak również 2 specjalistów, członków komisji konkursowej, otrzymali zarzuty w związku z tym, iż doprowadzili do wypłaty środków pieniężnych w kwocie ponad 66 milionów podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy. Działali jednocześnie wspólnie w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot. Więc tutaj mieliśmy do czynienia działania zarówno osoby, która się ubiegała o te pieniądze, jak i osób, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu. Wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny. Mogę powiedzieć, już nie wchodząc w szczegóły, ponieważ też będą te kierowane wnioski o tymczasowy areszt, więc między innymi uzasadnieniem tych wniosków będzie tzw. obawa matactwa, więc wszystkich szczegółów mówić nie mogę. Natomiast między innymi dokumentacji poświadczano nieprawdę co do tego, iż spełniono warunki formalne do uzyskania tych pieniędzy, to robili ci urzędnicy, jak również w sposób świadomy podwyższano ocenę dotyczącą kwestii merytorycznych w taki sposób, aby na papierze ten podmiot spełniał te wymagania merytoryczne niezbędne do uzyskania tych pieniędzy. Wobec 3 osób prokurator zawnioskuje o zastosowanie tymczasowego aresztowania. To jest ten pani dyrektor z funduszu, ten beneficjent i jeszcze zastępca dyrektora. Wszyscy podejrzani się nie przyznali do popełnienia zarzucanych im czynów. Jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które de facto przynajmniej częściowo potwierdzają treść tych zarzutów. Mogę również nadmienić, iż całość tego materiału, już dotychczas obszernego, uzupełnionego o bardzo obszerny materiał w dniu wczorajszym i dzisiejszym, będzie analizowany pod kątem uchylenia immunitetu politykom. Dlaczego prokuratura złamała prawo? Artykuł 224 KPK mówi o obowiązku poinformowania osoby, co do której są prowadzone czynności przeszukania, do tego poinformowania ministra, żeby nie doszło. Panie doktorze, tam ma pan kodeks. Zachęcam, tak, nie myślimy ten artykuł. No, panie doktorze, nie mogę powiedzieć, natomiast jak będzie wniosek, to będziemy mówili. No, osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie funduszu. Bo pan mówił wczoraj o 6, co najmniej 6 osobach, które popełniły przestępstwo. Czyli rozumiem, ta 6 osoba, bo teraz doliczyłem się... Wie pan co, teraz jest 7 w sumie. 7? Tak. Jeszcze 2, wobec których... 2 osobom postawiliśmy zarzut wcześniej, o czym nie informowaliśmy i ja w tym zakresie nic nie powiem. Jest to rzeczywiście ważne dla interesu tego śledztwa. Wobec Michała O., to jest to samo, co powiedziałem, a więc działając w porozumieniu z tymi urzędnikami doprowadził do wypłaty tych środków. Natomiast więc jego czyny polegały na tym, że złożył, na tym się kontaktował, na to, że to uzgodnili i uzyskał te pieniądze de facto, nie mając zamiaru tego realizować w taki sposób, przynajmniej jak to przedstawiał. Tutaj istotną kwestią jest to, że on działał w porozumieniu, bo oczywiście on miał prawo jaki by chciał wniosek, tak? Natomiast on wspólnie w porozumieniu był w taki sposób rozpatrywany, żeby przynajmniej na papierze spełniał te wymogi i formalne, i materialne. A jakie dzisiaj jeszcze przeszukania były prowadzone? Dzisiaj były między innymi przeszukania w domu pani Koteckiej, przeszukania w pokoju sejmowym pana Michała Wosia i chyba inne, ale tak do końca nie pamiętam, nie jestem pewien do końca, w których ogólnie przeszukania były realizowane
u 25 osób i tak naprawdę tych pomieszczeń było więcej niż 25, więc 25 to jest ta liczba osób. Też proszę zrozumieć, że samo przeszukanie, aczkolwiek oczywiście może być inwazyjne dla osoby zainteresowanej i to rozumiemy i staraliśmy się je robić z maksymalnym umiarem, na który wskazuje artykuł 227, będąc w proporcjonalności i ograniczone i staraliśmy się działać w ramach tego celu, to mimo wszystko rozumiemy, że może być inwazyjne, natomiast to jest tylko element poszukiwania dowodów i w żaden sposób nie musi osoby, które to jest robione, obciążać. My poszukujemy dowodów w tej chwili i dlatego te czynności są realizowane. Czy wypalenie drzwi jest tym środkiem proporcjonalne w mieszkaniu o 6 rano? W momencie, kiedy nie został poinformowany o tym zgodnie z artykułem 227. Panie doktorze, to może panu odpowiem, bo pana pytanie zawierało sugestie, które w mojej ocenie była nieprawdziwa. Jeżeli w danym miejscu jest dana osoba, to się ją wzywa do wydania tych rzeczy dobrowolnie. Nigdy się nikogo nie informuje o przeszukaniu wcześniej, bo to by oznaczało, że ta czynność raczej będzie bezprzedmiotowa. Jeżeli tej osoby, jeżeli nie ma nikogo, no to się wchodzi siłowo. To jest jakby standard. Ale jest znany zarówno adres, jak i przebywanie, jak również telefon pana ministra Ziobry. Dobrze. I wiemy wczoraj, bo tutaj jakby też te dane ja uzupełniałem z czasem, tak? Więc jakby mogę powiedzieć troszeczkę więcej. Dzisiaj wiemy, było ustalone w sposób kategoryczny, że przebywa za granicą. Tak więc... Znaczy kontakt z nim celem informacji, że jest przeszukanie, żeby się stawił, no był oczywiście bezcelowy. Taka była ocena prokuratora. Nie można było wezwać świadka tudzież tej osoby do wydania tych dowodów? Trzeba było wywalać... Panie doktorze, to jeszcze raz, bo może pan się ze mną nie zgadzać, ale proszę posłuchać odpowiedzi. No pan minister Ziobro był za granicą. My robiliśmy przeszukanie w Polsce. No to jak mieliśmy go wezwać do wydania rzeczy, skoro go tam nie było? Jeszcze kolejna rzecz. Chciałem podkreślić też bardzo wyraźnie, że od samych godzin porannych uczestniczył w tej czynności w domu ministra i jego pełnomocnik. Nie od samych, od 6, ale od godziny mniej więcej 9, taką mam przynajmniej informację. Więc tutaj ta osoba, no, profesjonalny pełnomocnik ministra była obecna. Chętnie udzielę odpowiedzi na pytanie. A czy potwierdzi pan okoliczności, w jakiej doszło do zatrzymania Michała O? Z doniesień medialnych wiemy, że ponoć doszło do zatrzymania w hotelu, to jeszcze w towarzystwie kobiety. Doszło do zatrzymania w hotelu. Nie informujemy o towarzystwie, ponieważ nie ma to znaczenia procesowego żadnego. Tak samo jak nie do końca marzy, to jest ksiądz. Czy były prowadzone jakieś działania, jeżeli chodzi o przeszukanie? No nie można tego wykluczyć, natomiast znaczy w tym momencie ten etap tych przeszukań zakończyliśmy. To jest, będziemy teraz ten materiał analizowali. No, natura rzeczy jest taka, że się o tym nie informuje. Nie można oczywiście wykluczyć tego. A sądzi pan, że było ryzyko zniszczenia jakichś dokumentów, dowodów w sprawie? Mamy taki materiał dowodowy, o którym też nie mogę niestety mówić, wskazujący na to, że to trzeba było realizować teraz. Mam nadzieję, że później będę mógł o tym mówić. Czy przeszukanie było w miesiącu? O tym, co naprawdę w tych dokumentach znajdziemy, to wymaga analizy i czasu, to jest oczywiste. No, mogę powiedzieć, że między innymi w domu ministra Zbigniewa Ziobry ujawniliśmy oryginał teczki nadzoru, akt postępowania przygotowawczego. Będziemy analizowali, jak się tam znalazł, jeśli się powinien znaleźć. Dotyczące... Nie, w sprawie innej dotyczącej go osobiście, śmierci jego taty. Natomiast no, był oryginał akt nadzoru w domu, oryginał akt nadzoru, zarchiwizowany co prawda sprzed lat. Inne dokumenty też znaleźliśmy. Będziemy to analizowali. Proszę mi też wierzyć, że ten materiał jest obszerny i mówiąc dzisiaj o tym, iż będziemy analizowali to pod kątem skierowania wniosku o uchylenie immunitetu. Chodzi o to, że jak ktoś ma ten immunitet, to ten wniosek powinien kończyć, że tak powiem, taki poważny etap sprawy, żeby następną czynnością było postawienie zarzutów. Więc zabezpieczyliśmy ten materiał, uzyskaliśmy go, trzeba go zabrać i nowo poddać analizie. I wtedy dopiero ta czynność, jeżeli na to materiał dalej pozwoli, będzie miała sens. Czy prokuratura prowadzi jakieś działania, postępowania względem posła Adama Gomoły? A kto to jest? Poseł naszej z Rzeczypospolitej, który w ramach przyjmowania łapówek oferował miejsca na listach politycznych. Czy wiadomo coś prokuraturze w tej sprawie? Znaczy, wie pan co, ciężko mi powiedzieć, czy wiadomo prokuraturze, ja nie wiem teraz w tym momencie. Zachęcam panie redaktorze do kontaktu mailowego, telefonicznego. Czy nie były żadne działania w tej sprawie prowadzone? Nie, temu panu nie przeszukano panie redaktorze, jego posesji, jego dokumentów, nie zabezpieczono nośników, które to mogły być dowodami. Panie redaktorze,
mówiąc o tym, że ja nie wiem, wcześniej powiedziałem, że nie, to nie wyklucza, że to był. Ja nie wiem, po prostu nie wiem tego, bo nikt mnie o to nie pytał. Analiza pokaże. Natomiast, tak jak mówię, posłów. Bo tak do słowa doszliśmy już, że pan minister Ziobro jest w tej grupie. Nic takiego nie powiedziałem, panie doktorze. Można było to wyciągnąć z kontekstu. Panie doktorze, nic takiego nie powiedziałem kategorycznie. Pana ocena jest pana oceną. Nie, nic takiego nie powiedziałem. Wszyscy mniej więcej wiemy, jakie są nazwiska osób odpowiedzialnych za Fundusz Sprawiedliwości. Też to podkreśliłem na wstępie, że charakter sprawa żyje swoim politycznym życiem i te osoby, które były za to odpowiedzialne, teraz to oceniają. Krytycznie nasze działania. Pożądam jeszcze raz mówię, jakby na to spojrzeć zupełnie obiektywnie z punktu widzenia prokuratorskiego. My to nazywamy trochę jazdą obowiązkową. Takie rzeczy się po prostu robi, jeżeli mamy ten materiał, który mamy. Panie prokuratorze, a dlaczego zostały zasłonięte kamery monitoringu wewnętrznego, jak również zewnętrznego na terenie posesji Zbigniewa Ziobry, zaklejone taśmami, zasłonięte workami na śmieci? Panie redaktorze, to była decyzja funkcjonariuszy ABW, którzy to realizowali. Mam dla nich informacje dla bezpieczeństwa tej czynności i tych funkcjonariuszy. To jest informacja, którą uzyskałem. Ja chciałbym zapytać jeszcze o tą kwotę 60 milionów. 66. Ogólnie te dotacje... We wcześniejszych informacjach medialnych pojawiało się, że profitu łącznie dostało 100 milionów. No to już mówię. Więc z czego to wynika? To były jakieś transze? Już panu mówię. Generalnie rzeczywiście była umowa z 2000 roku. Później były aneksy. I to były takie transze. Czyli najpierw było chyba 43 miliony, później było kilkanaście. I suma rzeczywiście opływała na 100 milionów. Niecałe. Natomiast te 43... Kilkadziesiąt milionów zostało wstrzymanych w ramach audytu, który został w grudniu zlecony i nie zostało nigdy wypłacone. Więc generalnie było tak, że była już zgoda na dotację rzędu 100 milionów, a wypłacono 66. Panie prokuratorze, a dlaczego nie zaczekano na pełnomocnika? Wczoraj ministra Zbigniewa Ziobry mówił pan o tym, że przyszedł on około godziny 9, no przez te 2-3 godziny mogło wiele rzeczy stać się na posesji. Dlaczego zatem funkcjonariusze ABW, czy też prokurator nadzorująca tą sprawę nie zaczekali na obecność pełnomocnika? Panie redaktorze, to już są takie rzeczy naprawdę szczegółowe. No prawdopodobnie nie wiedzieli, że na przykład będzie o tej i o tej godzinie, bo niekoniecznie, to jest często tak, że była jasność, to nie była osoba ustanowiona wcześniej. No i po prostu nie było w sprawie, ona została ustanowiona wówczas. Ona się po prostu zjawia i w tym momencie jest, nie mamy wiedzy, że jest. Proszę zauważyć również, teraz to już mogę powiedzieć, bo to wiemy, że jak już uzyskaliśmy informację, że pan minister, pan Zbigniew Ziobro, ewentualnie inne osoby chcą i przyjadą do kontynuowania tych czynności. My to uszanowaliśmy i czekaliśmy w zasadzie wiele godzin na to, żeby tą czynność kontynuować już z udziałem osób zainteresowanych. W tej sprawie też to inne elementy tych przeszukań wskazywały na wyjątkową staranność i też dobrą wolę, chociażby w postaci udziału prokuratora, który nadzorował te czynności wykonywane przez funkcjonariuszy. To nie jest standardem. Nagrywanie tych czynności. Więc od pewnego momentu, gdy już mieliśmy taką informację o woli, to my czekaliśmy, co Państwo wiedzą. Tak samo zresztą dzisiaj te czynności w domu w Warszawie były realizowane pod obecność gospodarzy. Oczywiście, czyli potwierdza Pan, że nie próbowano wcześniej skontaktować się z Panem Ministrem Ziobro w celu przeszukania jego posesji? Tak. Nie próbowano. No potwierdzam, Panie Dyrektorze. Osobiście skontaktowano się z jego posesjami dwukrotnie. Nie kontaktowano się, jeszcze raz powiem, bo o to pan pytał w pierwszym pytaniu. Dlatego wiedziano, że to nie ma sensu, ponieważ przybywa za granicą. I nie można go wezwać w tym momencie do wydania tych rzeczy, no bo przybywa za granicą. Nie w tym lokalu, w którym chcemy zrobić przeszukanie. Dobrze, panie prokuratorze, w takim razie nie obawia pan się odpowiedzialności za złamanie przepisów prawa wynikających z artykułu 224 i też 227? Czy ja się obawiam? Działania, te polecenia nie obawiają. Zaręczam panu, że się nie obawia odpowiedzialności za to. Pani, jakby prokurator się bał takich rzeczy, to nie mógł być prokuratorem. A dlaczego tej osoby nie było na liście? Pana Zbigniewa Ziobry? Nie, prokurator, która podpisała tę decyzję. Panie redaktorze, pan wie, że było kilkadziesiąt przeszukań naraz. Ale pan też wie doskonale, że posesja Zbigniewa Ziobry była tym dla was kluczowym punktem. Znaczy, dobrze, to powiem panu tak. Pani Marzena Kowalska nie uczestniczyła w żadnym przeszukaniu, ponieważ pracowała w Prokuraturze Krajowej i to koordynowała. Fizycznie proszę mi wierzyć, że to jest bardzo ciężka praca, koordynować kilkadziesiąt przeszukań, zatrzymania, czynności procesowe.
W zasadzie się siedzi cały czas na telefonie. Już pomijam kwestię, że to było w terenie tak zwanym, czyli nie w Warszawie. O. Tam mam kodeks, prawdopodobnie w 10 lat. Do sprawdzenia w sekundę. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co pan mówił o materiałach, które zostały znalezione w domu pana ministra Ziobro, które, jak rozumiem, nie powinny się tam znaleźć. Panie redaktorze, ja jestem rzecznikiem prasowym. Nie prowadzę tego jako prokurator. Nie chciałbym podejmować ocen jako prokurator. Natomiast będzie to przedmiotem analizy, czy powinien się tam znaleźć. W ten sposób powiem. Oryginały akt nadzoru, archiwalne, takie, które sprawy, która już została zakończona, dotyczących postępowania w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Czyli z prawdą punktu oryginalne, oryginalne. Nie może mieć nikt takich akt w domu, ale muszę być w prokuraturze? Może powiem tak. Standardem powinno być tak, że są w prokuraturze. Czy jest pewność co do tego, że te materiały były tam przed godziną 6? Bo być może pojawiły się między godziną 6 a 9, kiedy prowadzone były czynności bez udziału pana mocnika. Nie mam wiedzy, żeby się pojawiły między 8 a 9 bez udziału pana mocnika. Z dokumentacji wynika, że stały znalezione i były tam wcześniej. A czy cała dokumentacja, bo jak rozumiem, albo też, czy też prokuratura sporządzały materiał czy wideo z tego. Czy ten materiał jest dostępny dla pełnomocników? Jest dostępny dla stron postępowania. Pan Zbigniew Ziobro nie jest stroną postępowania. Jest dostępny dla stron postępowania, gdy prokurator oczywiście na to wyrazi zgodę, za wyjątkiem tych osób, wobec których jest skierowany wniosek o areszt. Wówczas przepisy nakazują tak to udostępnić, które są podstawą wniosku. Powiem, jak to zazwyczaj wygląda. No, z czasem będzie dostępny, no bo to zazwyczaj tak jest, że czym dłużej to trwa, to tym większy krąg osób ma dostęp. Na chwilę obecną pan Zbigniew Ziobro nie jest stroną tego postępowania, więc musiałby uzyskać ten wniosek, co jest teoretycznie możliwe, jako inna osoba. Podlega to rozpoznaniu przez prokuratora, natomiast przepisy nie nakazują takiego dostępu, udzielenia zgody na taki dostęp. Czy te materiały na wniosek zostaną opublikowane, upublicznione ze względu na fakt, że mieliśmy do czynienia właśnie z zasłoniętymi kamerami i nie wiemy, co przez te 2-3 godziny mogło dziać się na terenie po sesji. Ale które materiały, panie doktorze? To materiał wideo? Materiał, które były nagrywane przez ARiMR. Panie doktorze, no zasłonięty był monitoring prywatny, nie monitoring funkcjonariuszy. No, co ale do zasady. Czy rozumiem coś do ukrycia, że zasłaniał monitoring? Proszę pana, ale to pan rozumie, że to nie był w ogóle monitoring służby. Chodziło raczej o to, że nie wiadomo było, gdzie to idzie, gdzie to, kto to ogląda. To nie był nasz monitoring. Więc nie mieliśmy ale do ukrycia. Ale to też może posłużyć do kontroli celowości i legalności działania służby. Panie doktorze, mam wrażenie, że pozwólmy te czynności ocenić bezstronnemu sądowi. Prokuratorzy starają się też być bezstronni, natomiast są organem, który to wykonuje. Tak? Też nie mówimy, że prokuratorzy błędów popełniać nie mogą. Natomiast pozwólmy to ocenić. My uważamy, że na pewno intencje były bardzo dobre. Uważamy, że to postępowanie było maksymalnie przy tej skali realizowane z poszanowaniem tych granic tej czynności, z zachowaniem tego umiaru, o którym mówi artykuł 227. Natomiast pan Zbigniew Ziobro, jak i inne osoby, które prawa zostały naruszone, nie tylko te osoby wzywane, ale nawet każda inna osoba ma prawo złożyć zażalenie. My przedstawimy swoją argumentację prawną, pozwólmy to ocenić sądowi. Ja mogę panu tylko powtórzyć moją ocenę, która, jak rozumiem, jest odmienna od pana oceny. Czy pan może potwierdzić albo zaprzeczyć temu, że pan Zbigniew Ziobro, jego współpracownicy, także pełniący funkcję w Ministerstwie Sprawiedliwości, znali się osobiście z beneficjentem? Kto i z kim? Jeszcze raz pan powtórzy. Wiceministrowie. Chodzi pan w szczegóły, o których mówić nie mogę, natomiast to oczywiście jest kwestią badania i przedmiot postępowania. Panie prokuratorze, chciałbym się doprecyzować, czy tej grupie osób, które zostały zatrzymane, czyli tych dwóch osób, którym zarzuty wcześniej postawiono, są osoby, które decydowały o przyznaniu finansowania, czy tylko, które podejmowały te decyzje? Oczywiście mówimy o urzędnikach, nie będzie decyzji. Ostatecznie o decydowaniu, o przyznaniu decydował polityk. Natomiast on się opierał na pewnych kryteriach, które były ustalane przez komisję konkursową. To były raczej osoby, które pracowały w tej komisji konkursowej. I jeszcze raz powtórzę, niektóre osoby, specjaliści, poświadczali nieprawdę, że ta fundacja spełniała wymogi formalne, choć ich nie spełniała.
i byli tego całkowicie świadomi. Kolejna osoba w zasadzie wydała polecenie określonej osobie, którą znamy, podwyższenia punktacji dotyczące kwestii już merytorycznych w taki sposób, aby no, żeby ta fundacja wygrała. I z takim materiałem dowodowym, taki materiał nie dowodowy, tylko ten konkursowy był przedstawiany osobom, które decydowały. Natomiast no to, kto decydował, to jest jakby wiedza publiczna. I to nie były te osoby, które ostatecznie decydowały. Panie prokuratorze, a czy przebywanie na terenie posesji jest utrudnianiem działalności operacyjnej służb, które dokonywały tych przeszukań? Ale przebywanie kogo? Czy przebywanie osoby, która jest zaproszoną gościem na terenie posesji, jest utrudnianiem działań służb, które realizują wówczas polecenia wydane przez prokuratora? Czy sama obecność stanowi jakieś utrudnienie? Czy nie do końca chyba rozumiem. Wie pan, to jest tak, że tam się nie zaprasza na tę czynność. Się robi ją z udziałem pewnych osób. Gospodarza, jak nie ma innego domownika, jak nie ma osoby przebranej sąsiada. No ta osoba nie utrudnia. Ale sąsiada, tak? Do tego wprost mówi artykuł 224, o którym pan wspomniał na początku, do którego pana również jakby mówi wprost w paragrafie trzecim, wymienia taką osobę jak sąsiad. Można dokonywać. O tym mówi wprost przepis. I ta osoba, no jeżeli po prostu nie utrudnia tego faktycznie, to nie utrudnia. Inne osoby nie wyobrażam sobie, żeby brały udział w tej czynności. Ale jeżeli jest to na przykład znajomy, który jest na zaproszenie tej osoby, na której... Ma prawo uczestniczyć. Ma prawo uczestniczyć. Tak. Osoba, która jest na zaproszenie domownika, tak? Znaczy, która jest, tak, wskazana przez gospodarza, jak jego nie ma, to może uczestniczyć i tak. Znaczy, czy udało się znaleźć wszystkie pieniądze, które zostały dla Fundacji Profeta przekazane? Czy wiadomo, gdzie one są, albo na co zostały wydane? Panie doktorze, no wiadomo generalnie, ale też na tym, o tym nie informujemy. No tutaj jakby, no wiadomo, tak, no tutaj jakby element realizacji następował. Natomiast to jest też objęte na razie tajemnicą śledztwa. Czy te dwie osoby, o których nie chcę pan mówić, to także byli urzędnicy? Na razie nie mówię o tych osobach. Staramy się o tych osobach nie mówić. Dwie osoby wcześniej miały zarzuty i to jest to, co mogę powiedzieć w tym zakresie. A nie. Nie jestem pewien. Wnioski o areszt już wyszły, czy to dopiero wyjdzie i cię posiedzenie? Jak nie wyszły, to wyjdą lada chwila. Posiedzenie aresztowe jest to kwestia sądu. My złożymy na pewno dzisiaj, na pewno przed godziną 18. Kwestia tygodni, jeżeli pan pyta o czas. W mojej ocenie takiej, proszę mnie później nie łapać za słowa, czy nie dni, raczej nie miesiące. Tygodni będziemy starali jak najszybciej. Tutaj też no, jest ta kwestia, że tak powiem, obrobienia tego materiału, który zgromadziliśmy, ale będziemy do tego podchodzili priorytetowo. Co wydarzy się w kolejnych dniach? No święta mamy. Ale już mam przykład. Czy czeka Państwa też taki intensywny czas, jak to wygląda? No myślę, że pewne przesilenie minęło. My mamy teraz w tej sprawie, mamy materiał, żeby go przeanalizować. Ale też jakby tutaj nie chciałbym jakby wykluczać. Proszę mi też wierzyć, że w tym momencie to jest tak, że są prokuratorzy, którzy to prowadzą. Tam jest kierownik, który to prowadzi i to naprawdę oni podejmują decyzję. To nie jest tak, że ktoś tutaj tym centralnie kieruje i to jest jakaś centralnie sterowane postępowanie. To są prokuratorzy, którzy podejmują własne decyzje, a ja je staram się przedstawić. I może pani wiedzieć lub nie, ale ja się dowiedział o tej realizacji wczoraj. Co też jest zupełnie normalne. Panie redaktorze, ja jakby to dwa razy powiedziałem i mogę jeszcze raz tak skrócie powiedzieć, bo my też nie mówimy jakby tego w pełni. Proszę to uszanować, dlatego że będziemy wychodzili z wnioskiem o areszt między innymi dla tego pana. Ten wniosek jest między innymi uzasadniony tzw. bombą matactwa, w tym, żeby świadkowie tego materiału nie poznali. Dlatego też ten zakres jest ograniczony siłą rzeczy. Działając wspólnie w porozumieniu z urzędnikami, którzy odpowiadali za tę dotację w Ministerstwie Sprawiedliwości, on składał te wnioski. Następnie wspólnie z nimi powodował, że ta dotacja została wypłacona. Między innymi poprzez to poświadczenie nieprawdy. Oczywiście to robili formalnie ci urzędnicy, ale w ramach działania wspólnie w porozumieniu. Poprzez zawyżanie tej oceny. Wszyscy doskonale byli świadomi tego, że ani tych formalnych, ani tych merytorycznych warunków nie spełniają. Panie
Panie prokuratorze, chciałem dopytać jeszcze na koniec o sprawę posła Gomuły. Na antenie wszystkich stacji, które są tutaj obecne, były pokazywane taśmy dotyczące korupcji w zamian za miejsca na wyborach samorządowych. Mianowicie chciałem się zapytać, bo pan mówi, że nie ma takiej wiedzy na temat śledztwa, które miałoby być prowadzone. Czy to nie jest nie w porządku, że w tym momencie prokuratura, jak pan mówi, pan nie ma wiedzy, nie reaguje, bo mamy panie do czynienia... A to w ogóle ma związek z Funduszem Sprawiedliwości? Sam poseł Gomuła potwierdza wiarygodność i autentyczność tych taśm, które miały miejsce. Panie czy doktorze, prokuratura prowadzi jakieś działania? Panie doktorze, nie ma związku z Funduszem Sprawiedliwości, tak? Nie ma. To jest dzisiaj sprawa? To jest sprawa, która ciągnie się od kilku tygodni. Dobrze. Ja nie mówię, że prokuratura nie reaguje. Być może reaguje, być może jest śledztwo. Ja po prostu o tym nie mam wiedzy. Nie, to nikt nie pytał. Ja nie znam wszystkich postępowań. Do posła Gomułnego 6 rano nie wyważał drzwi. Rozumiem pana jakby myśl teraz. Wskazuje pan w kontrze tą sprawę do sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Rozumiem pana, że pana próbę przekazu. Jedyne, co mogę odpowiedzieć, to to, że ja takiej wiedzy nie mam. I każda sprawa jest różna i nie stawiamy znaku równości. Natomiast nie znam tej sprawy. Też tyle mogę powiedzieć. Czy pan ma jakieś komunikaty prokuratury w tej sprawie? Odezwie się pan do mnie w tej sprawie, to postaram się panu ustalić. Dobrze? Jeśli chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości jako całość, to oceniłbym, że nie, bo to jest też takie kwestia ocenna. Też proszę zrozumieć, że Fundusz Sprawiedliwości jako sprawa jest osobną sprawą i dotyczy różnych wątków. Teraz robiliśmy realizację, przynajmniej w zakresie czynności związanych z zarzutami, no w zasadzie w dwóch wątkach, ale głównym wątkiem jest Profeto. Są dość inne wątki. Wątki, które są publicznie znane, przepraszam, między innymi zakup Pegasusa, ale są dość inne wątki. To postępowanie bada działalność funduszu w sposób kompleksowy od 2016 do 2023 roku. Więc myślę, że będą główniejsi podejrzani. To jest pierwszy etap. Jeszcze raz mówię, sprawa... znaczy w zakresie Funduszu Sprawiedliwości chodzi, no chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności osób, które de facto podejmowały decyzję. Ale grupa oceny materiał ja go znam hasłowo, natomiast hasłowo go znam, że wygląda lepiej niż możemy to powiedzieć. A ja go znam hasłowo, no bo ja się z nim nie zapoznawałem. No więc natomiast nie możemy o nim powiedzieć, tak? Myślę, że przyjdzie czas, kiedy powiemy. Dziękuję Państwu.